Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w tajemnicach naszych czasów porozmawiamy o zbrodni katyńskiej. 4 kwietnia 1940 roku rozpoczęły się egzekucje polskich oficerów, policjantów. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy ujawnili mord katyński. Oczywiście fakt ten spowodował od razu wielkie zamieszanie w polityce ówczesnej. No i trwa to zamieszanie aż do dzisiaj. O wydarzeniach tych rozmawiam z profesorem Danielem Boćkowskim z Uniwersytetu w Białymstoku oraz doktorem Marcinem Markiewiczem z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Przypomnijmy, ile jest szacowanych i zidentyfikowanych ofiar zbrodni katyńskiej. No, zbrodnia katyńska, ofiary to prawie 22 tysiące polskich jeńców, a również więźniów, bo objęła ona nie tylko jeńców z trzech obozów specjalnych NKWD w Koziorsku, Starobielsku i Ostaszkowie, ale również więźniów z uwięzionych na tzw. zachodniej Białorusi i tzw. zachodniej Ukrainie. Ponad 7 tysięcy osób, czyli w sumie mamy prawie 22 tysiące zamordowanych Polaków. Listy katyńskie sporządzane są od lat. Czy one są kompletne? No nie będą kompletne, bo to jest tak, to minimum to jest te 22 tysiące, prawda? My nie wiemy, ile jeszcze przy okazji osób położyło głowę pod topór w ramach tych akcji, bo o tym tak naprawdę nigdy nie będziemy wiedzieć. Pamiętajmy, że przy okazji przewożenia, przerzucenia tych ludzi, organizowania na przykład akcji do Ponar, prawdopodobnie na 90% do Ponar i nie tylko, opróżniano dodatkowo więzienia, mordowano. Poza tym tak naprawdę dorzućmy jeszcze do tej listy katyńskiej tak naprawdę grupy wysiedlanych w kwietniu 40 roku, no w końcu wysiedlono rodziny. I one też zostały przecież... Czyli to trzeba razem brać. Tak, bo to trzeba patrzeć na jedną całość, bo akcja katyńska to nie było tylko rozstrzeliwanie, to była likwidacja całej klasy. Więc nie tylko tych, którzy dostawali kule w potylicę, ale też ich rodzin, żeby zatrzeć ślady, żeby raz na zawsze pozbyć się tych ludzi z terenów, które zajęto w 1939 roku. Więc to jest jeszcze tych kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci wywiezionych do Kazachstanu. Jak doszło w ogóle do tej zbrodni katyńskiej? No bo jeńcy to przecież wrzesień, październik 1939 roku, aż do 1940 z pewnością władze sowieckie, ówczesne władze sowieckie zastanawiały się, jak rozwiązać ten problem. Czy one się zastanawiały? Problem raczej w tym, jak policzymy jeńców. Co innego oficerowie, co innego powiedzmy szeregowi żołnierze. Pamiętajmy, że szeregowi żołnierze to było też około 200 tysięcy, 250 tysięcy. Większość ich zwolniono, ale też nie wszystkich. Nie wiadomo według jakich kryteriów. Na przykład spore grupy wywieziono na wschód, na Syberię, do wyrębu lasu, czy też do jakichś prac przy kolejowych magistralach. Część zostawiono do budowy dróg strategicznych. Resztę pozwalniano. Część z tych, których zwolniono, potem według różnych kryteriów znowu próbowano łapać, bo wydano decyzję na przykład o zatrzymywaniu wszystkich od bodajże nawet sierżanta, potem było nawet od kaprala. To różne były procedury. Tak więc to były duże grupy. Oficerowie, oni od samego początku byli... Czy los był zdecydowany, tak? Myślę, że na jakieś 80%. Rosjanie nie mieli litości, bo wiedzieli, kto to jest. No bądźmy szczerzy, najpierw wyczyścili jeszcze lasy z leśników, z żołnierzy kampanii 20 roku, tych, którzy tam dostali swoje ziemie, przecież to jest lutowa wywózka, więc tak naprawdę myślę, że już wówczas nie było, czy nie było pewności. Pewność może była kwestia tego, że mieli po drodze kampanię zimową i inne sprawy na głowie. Chociaż tak naprawdę trudno odtworzyć jak ten proces decyzyjny. Ta decyzja z 5 marca 1940 roku o rozstrzelaniu tych ponad 20 tysięcy Polaków zapadła. No, w pewnym momencie po prostu Beria wystąpił z taką propozycją. Natomiast trudno odtworzyć jakby ten ciąg wypadków. Dochodzenie do tego 5 marca. Z niektórych dokumentów wynika, że jednym z inicjatorów zlikwidowania oficera był Chruszczow, który sam z kolei pisał do Berii, że należy z tym zrobić porządek i niektórzy przypisują, że Beria po prostu nawet na reakcję pism Chruszczowa
który był zwolennikiem rozstrzelania, podjął tę decyzję, przedstawił ją z kolei Stalinowi. Na ile to Beria przedstawił Stalinowi, a na ile po prostu przyklepano to, co wcześniej ustalono? Kiedy przecież część tych rzeczy i tych podpisów szło obiegiem, oni nawet nie wszyscy siedzieli na tym posiedzeniu. A poza tym wtedy rozpatrywano masę różnych rzeczy. Rozpatrywano także przecież całą dokumentację dotyczącą deportacji. I kwietniowej, i czerwcowej deportacji, i pozbycia się uchodźców wojennych, i pozbycia się rodzin, i pozbycia się prostytutek, masy różnych osób, i robienia porządku na tych terenach. No bo wojna zimowa się zakończyła. Można było już w tym momencie przystąpić do całkowitej konsumpcji tego obszaru i ostatecznego zlikwidowania tych wszystkich, którzy mogli stanowić dla Sowietów zagrożenie. Szczególnie, że już się klarowała sprawa prawdopodobnie coraz bardziej realnie tego, że z Niemcami to jednak nam daleko nie będzie po drodze. Czyli to Sowieci szykowali się do ewentualnej wojny z Niemcami, czy to ataku na Niemcy i chcieli to zaplecze tutaj wszystkich tych terenów oczyścić? No jest to możliwe, jest to jedna z hipotez. Inna hipoteza jest taka, że no, chcieli usunąć polskich oficerów, ponieważ no, za chwilę wojna radziecko-fińska miała nastąpić, no, żeby nie stanowili oni jakiegoś tutaj wsparcia dla Finów. No ale to jedna z hipotez, ale słabo udokumentowana. Myślę, że no, podstawowa przyczyna, dla której zdecydowano się ich zlikwidować, to ta, że był to po prostu no, kwiat polskiej inteligencji. No, oni stanowili o sile tego narodu. Potencjalni organizatorzy życia konspiracyjnego. Tak? Też, no, ale pamiętajmy o jednym. No, z drugiej strony akcja AB, likwidacja inteligencji po stronie niemieckiej, przecież dokładnie w tym samym czasie przebiegała. Mało tego, Rosjanie prowadzili korespondencję z Niemcami, próbując ustalać nazwiska rodzin, bo tutaj robiono bardzo ciekawie. To nie jest tak, że to wszystko odbyło się na łapu-capu. Każdy oficer rozstrzeliwany, jego rodzina była odnotowywana, sprawdzana, zakładano dokumentację. Mało tego, zgodnie z tymi listami rozstrzelanych, potem przygotowywano listy wywozowe, więc tu jeszcze wysyłano do Niemców pytania o to, gdzie są rodziny w głębi powiedzmy tych terenów okupowanych przez Niemcy. Też i to cały czas ten wywiad i materiały szły. Wszystko, o czym panowie teraz mówią, wskazuje na to, że to nie była decyzja ad hoc, tylko była decyzja precyzyjnie przygotowana. Czy Stalin nie zostawiał nigdy tutaj sobie niczego ad hoc? Bądźmy szczerzy, skoro można wybić było swoją własną elitę oficerską, to tym bardziej należało się pozbyć elity kraju, który miał być częścią sowieckiego imperium. Bez względu na to, czy Stalin planował tworzyć tu Republikę Sowiecką, czy cokolwiek innego, no to nie z tymi ludźmi. 1940 rok... Już zapadła decyzja, już rozpoczęły się 4 kwietnia pierwsze, ale tę zbrodnię dopiero ujawniono w 1943 roku, 13 kwietnia dokładnie, zrobili to Niemcy. Ale zanim to o tym opowiemy, to jeszcze spróbujmy odpowiedzieć na jedno pytanie. Bo wśród historyków też jest taki pogląd, że zbrodnia katyńska to była zemsta Stalina za wojnę 1920 roku. Czy ta hipoteza, ten pogląd jest według współczesnej wiedzy do obrony? Nie, ale to znaczy zemsta, no. Bądźmy szczerzy, deportacja lutowa, no to osadników, to też się mścimy. Stalin był pragmatykiem, to nie jest kwestia zemsty. Po to się pojmało określoną ilość ludzi, z którymi nie wiadomo co robić, a wiadomo kim są i jakie mogą stanowić realne zagrożenie, jako konspiratorzy, jako organizatorzy życia, nawet za granicą. Przecież nie można byłoby ich wydać nikomu. Więc tak naprawdę pragmatyzm jego był taki jak całego systemu sowieckiego. Polacy to była kropla w morzu zbrodni, które on dokonał. No ale jeszcze były ogromne terytoria syberyjskie, tam można było i przypilnować, i wywieźć. Ja wiem, myślę, że koszty. Po co? Tu chodziło o to, żeby mieć pewność, że już więcej nie będą przeszkadzać. Wywieziono rodziny, więc na jedno wyszło. Ci ludzie byli niebezpieczni dlatego, że byli po prostu świetnymi żołnierzami, byli patriotami i byli po prostu kwintesencją Polski. To jest kwestia czegoś, co Rosjanie nazywają obezchołowieniem.
to nie było znaczenia, czy akurat Polacy. W końcu tak samo postępowano później z każdym narodem podbitym. Tak samo później robiono czystki w każdym państwie, które wpadało w sowiecką strefę wpływów. Tam też zaczynało się od tego, od wybijania lub likwidowania, lub zastraszania tych wszystkich, którzy mogą świadczyć, mogą stawiać jakikolwiek opór, mogą nawet być zarzewiem tego oporu. Nawet jeżeli to byłoby zarzewie tylko złudne. Tak działał ten system. Więc tu los oficerów był przesądzony. Po prostu był przesądzony. Nie sądzę, nawet mało prawdopodobne, że Stalin by chciał z nich ich wykorzystać później do armii. Chociaż zawsze jest pytanie, dlaczego akurat tych, a nie innych sobie pozostawiał. I jaka była w tym logika? To już to tylko Rosjanie wiedzą. Powiedziałem przed chwilą, że 4 kwietnia 1940 roku rozpoczęły się te egzekucje. No, dla przeciętnego człowieka skala tego tragicznego wydarzenia jest niewyobrażalna i sposób, no właśnie ten sposób tychże egzekucji także dla wielu ludzi jest przerażający. Rozpoczęło się 4 kwietnia. Kiedy się to zakończyło? Jak ten proces likwidacji oficerów z owych trzech obozów przebiegał? Oficerów z Kozielska mordowano, jak wiadomo, w Lesie Katyńskim strzałem w tył głowy. Zwłoki ukryto w przygotowanych wcześniej dołach. Na tym miejscu posadzono później sosny, żeby zatrzeć ślady. Jeśli chodzi o oficerów ze Starobielska i z Ostaszkowa, to tutaj ten proces wyglądał podobnie, bo wszystkich mordowano w więzieniach obwodowych zarządów NKWD. Jednych w Charkowie, drugich w Kalininie. Również strzałem w tył głowy bądź w kark. Zwłoki również ukryto w wykopanych wcześniej dołach. Jak długo to trwało? Zdaje mi się, że do drugiej dekady maja. To zależy jeszcze od tego, ile tam było osób, jakie były procedury, bo tam logistycznie czasami szwankowało. Poza tym te same grupy żołnierzy, które dowoziły rodziny, później dowoziły żołnierzy, później eskortowały rodziny do Kazachstanu. Czasami nawet te same bataliony konwojowe NKWD działały na obu tych kierunkach. Ale jeżeli chodzi o skalę... Czyli z pewnością ci ludzie, no to jest przerażające, że ci ludzie, rodziny, jadąc z tymi transportami, pewnie się pytały, pewnie rozmawiały o swoich mężach i ci, którzy konwojowali, wiedzieli, co się z nimi stało Myślę, że gdyby spróbowali cokolwiek powiedzieć, to jeszcze szybciej by poszli do tych dołów niż reszta. A poza tym myślę, że nie do końca, ponieważ te bataliony konwojowe dowoziły tylko na stację, a potem to już tylko i wyłącznie NKWD się nimi zajmował. Oni też mieli zmowę milczenia, w końcu oni nie pierwszy raz konwojowali, nie pierwszy raz przewozili masy ludzi. Natomiast co do skali, no, bądźmy szczerzy, to był system rozstrzeliwania u Rosjan powszechny od zawsze. Więc może nas wstrząsać te 22 tysiące zgładzonych strzałem w tył głowy, ale wystarczy popatrzeć na wielką czystkę 37-38, gdzie liczby rozstrzeliwanych dziennie szły w dziesiątki tysięcy. Dziennie na całe imperium, a dla całego Imperium Sowieckiego szły w setki tysięcy ludzi, których dokładnie w taki sposób, w ogromnej ilości miejsc, według ustalonych list, spisów, albo nawet według norm do wykonania rozstrzeliwano. Więc tutaj, w tej skali tego systemu, to była jedna z, powiedzmy, dla nas straszliwa, a dla nich myślę, że to jedna z takich operacji typowych, można by nawet tak powiedzieć, choć to brutalne. Czy znamy nazwiska wykonawców? No bo żyjemy w takim ustroju, który indywidualizuje winę. No, jeśli chodzi o Charków, no to są słynne zeznania Tokariewa, szefa zarządu tamtejszego NKWD, który personalizuje i zmienia jej nazwiska katów. Najmniej wiemy o wykonawcach z Katynia, bo tutaj się nie zachowały się żadne zeznania świadków, także tutaj nie wiemy, kto wykonywał te wyroki. Jeśli chodzi o więźniów z Starobielska, tutaj też zachowały się zeznania jednego z ważnych oficerów tamtejszego NKWD i on również wymienia nazwisko jednego z katów. Znaczy wierchuszkę to my znamy doskonale, dlatego że Rosjanie sami opublikowali potem listy, gdzie są nagrody. I dokładnie są, ile kto dostał rubli za wykonane działania, za wykonane usługi w ramach NKWD. Więc tutaj mamy bardzo wiele tych nazwisk. One są ustalone.
pozostaje pytanie właśnie, na którym poziomie jest ta odpowiedzialność. Czy tego, który już tylko pociągał za cyngiel, czy tych, którzy przygotowywali to. No, odpowiedzialność jest zbiorowa. Ale przy tej brutalizacji tego systemu, który był, to myślę, że tam mogli się jeszcze bardzo mocno wymieniać też. Przecież tak naprawdę to mogły być ćwiczenia, mówiąc złośliwie, dla NKWD-zistów miejscowych, prawda? Bo chociaż tych katów no, nie zawsze można było dobrać, bo trzeba było jeszcze mieć ludzi z wytrzymałością psychiczną. Tu też mieli niełatwe zadanie. A zresztą wielu z nich później samo palnęło sobie w łeb po prostu. Dokładnie. Ilu z województwa podlaskiego albo z terenów dawnej Białostocczyzny było wśród ofiar obywateli, wśród ofiar z tej zbrodni katyńskiej? Czy wiemy dokładnie, kto... No to można po prostu policzyć na podstawie ksiąg cmentarnych, oczywiście z dużym marginesem. Tutaj jeszcze no, wiele jest do zliczenia. Ja liczyłem to na podstawie ksiąg cmentarnych wydanych w ostatnich kilku latach. Około 450 osób związanych z województwem podlaskim w jego przedwojennych granicach, z powiatami Grodno i Wołkowysk. I tutaj bierzemy pod uwagę nie tylko miejsce urodzenia, ale również wykształcenia, pracy, przydział mobilizacyjny. Także dosyć takie szerokie kryteria. Liczba się zwiększy, kiedy dojdziemy wreszcie do tej listy białoruskiej, bo wtedy zupełnie inaczej będziemy to liczyć. Zgadza się tu. Na pewno na liście białoruskiej znajdziemy wiele nazwisk z Białostoczyzny. Czy wiemy, jakie transporty szły? Wiemy o transportach z Białegostoku i z różnych innych miejsc, które poszły do Mińska. Tam są wyliczone mniej więcej w ilościach po kilkaset osób, więc prawdopodobnie spokojnie ich możemy do tej grupy liczyć. Wtedy ta liczba sięgnie, myślę, tysiąca, może ponad tysiąca osób stąd, z Białostoczyzny. Czyli też ta lista ofiar nie jest zamknięta do końca. No dopóki nie poznamy nazwisk z listy białoruskiej, to myślę, że jej nie zamkniemy. Ale tak jak pan profesor powiedział, myślę, że na pewno tysiąc osób się na tej liście znajdzie z Białostoczyzny. O ilu ocalało z tych obozów, trzech obozów? 395 osób. To były osoby, które znalazły się w obozie Pawliszczew Bór, a później w Gryazowcu. I tutaj kryterium, na podstawie którego ocaleli, no, było bardzo różne. Tutaj nie da się w ogóle ocenić. Znaczy, powiedzmy, zakładając logikę rosyjską, to było to tak nielogiczne, że rzeczywiście ani nie da się stwierdzić, że na przykład ze względu na chęć współpracy, ani na przykład ze względu na wykorzystanie ich przyszłości, ich umiejętności, bo wielu jeszcze lepszych ludzi zginęło, nawet jeżeli chodzi o posiadane kwalifikacje zawodowe, ani też ze względów na znajomość języków, czy na jakąś przydatność, nie mamy pojęcia. Co? Jakiegoś racjonalnego kryterium? Jakieś piekielnie racjonalne kryterium było, ale jakie? Dlaczego tych i po co tych, nie mamy pojęcia. Ale oni też nie byli w stanie przekazać no, informacji, co się stało z ich kolegami. No, niektórzy mówili to, co widzieli. Józef Czapski, chociażby profesor Swianiewicz, który ocalał. No, tutaj wchodziła w grę Taka jest hipoteza. No, jego tutaj wiedza, był profesorem w Wilnie, badaczem systemów totalitarnych, no ale pewności nie mamy. Także no, osoby, które coś widziały, no później mówiły, szczególnie jeśli dostały się na zachód, swoje przypuszczenia jakieś, co dalej działo się z tymi jeńcami. No, natomiast... Ale do kwietnia 1943 roku, czyli do momentu, kiedy Niemcy ujawnili te masowe groby, to były tylko i wyłącznie hipotezy albo no, informacje, którym nie do końca dowierzano. Znaczy, no, powiedzmy szczerze, zawsze się wierzy w to, że system nie jest aż tak okrutny i tak zbrodniczy. Że rozstrzeliwuje się jeńców wojennych. Chociaż, no, bądźmy szczerzy, Rosjanie poświęcali miliony swoich jeńców wojennych i też nie mieli najmniejszego oporu pod tym względem. Natomiast pozostaje kwestia tego, czy wyciągnięcie sprawy katyńskiej w 1943 roku, a czy poza sprawą propagandową,
oznaczało, że wtedy znaleziono. Wszystko wskazuje na to, że Niemcy doskonale wiedzieli od samego początku, kiedy zajęli te tereny, co tam się stało, kto tam leży. Może nawet sprawdzono. A dlaczego tak długo czekali? A po co? W końcu ich interesie było też rozbicie sojuszników. A było wiadomo, że w 1941 roku, kiedy się dopiero wszystko skleca i kiedy są tak potężne zyski z operacji wojskowych, ujawnienie tego nie przyniosłoby oczekiwanego skutku. To chodziło też o morale armii polskiej, bo jednak ujawnienie. Poza tym wbicie wtedy klina między Polaków a Rosjan i Brytyjczyków też miało to swoje znaczenie, więc to była kolejna gra, tym razem drugiego totalitaryzmu jako instytucji, która wiedziała. No bo w końcu, bądźmy szczerzy, Einsatzgruppen zachowywały się chyba jeszcze gorzej, a przecież też to powoli dochodziło, więc można było przykryć w pewnym momencie swoje zbrodnie jakąś inną. Pamiętajmy jeszcze również, że zbrodnia katyńska dokonywana była w czasie, kiedy Niemcy i Sowieci bardzo ściśle współpracowali, kiedy wymiana informacji pomiędzy tymi specjalnymi siłami była jednak, bo i na temat tych, którzy przemieszczali się przez granicę nielegalnie czy legalnie, to wszystko no, gdzieś tam trafiało z jednej i z drugiej strony. No tak, ale Rosjanie mieli co? Oni nigdy nie wierzyli nikomu. To znaczy myślę, że ta wymiana ze służbami to była jedna wielka gra po obu stronach. To Rosjan, ilość zatrzymanych za jakąkolwiek współpracę lub też przejście granicy lub też możliwość współpracy z Niemcami po stronie sowieckiej jest naprawdę imponująca. Oni wyłapywali wszystkich. Sugeruję, że Niemcy mogli wiedzieć, bo jak spotykali się z oficerami, żołnierzami, to pewnie ktoś coś powiedział. Myślę, że Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że wcale druga strona nie jest lepsza. No, no i później zaczął się ten wielki taniec, no tragiczny, z ukrywaniem tej informacji, z niedowierzaniem, z niewyjaśnianiem do końca, chociaż był nawet w to wszystko zaangażowany Kongres Stanów Zjednoczonych, też nie do końca te wszystkie informacje. Ale bądźmy szczerzy, kiedy Kongres się w to zaangażował, a kiedy wiedział? Kiedy mówiono, a kiedy kazano milczeć? No, sojusznicy byli na tyle cenni, prawda, radzieccy, że w tym czasie zamykano buzię wszystkim. W końcu, gdybyśmy tak popatrzyli na tą dwuznaczność postaw amerykańskich w czasie II wojny światowej, żeby ukrywać pewne rzeczy, no to wystarczy spojrzeć na to, iż nie pozwolili na przykład polskim uchodźcom ze Związku Radzieckiego dopłynąć nigdy do Stanów Zjednoczonych, mimo że były takie plany. Zmuszono rząd Meksyku do przyjęcia kilku tysięcy ludzi, bo widok tych ludzi mógłby porazić, prawda, amerykańską opinię publiczną. Więc wiedziano o tym, a to, że wyciągnięto akurat w tym momencie, to też była polityka. Tak, Komisja Madena to już jest zimna wojna, to prawda? Początki. Wojna, dokładnie. Także Katyń od początku aż do dzisiaj jest w politykę uwikłana. Dokładnie, i brytyjską, i amerykańską, i naszą, niemiecką. Stąd nie mamy do końca tych informacji, tej pewności, co do liczby ofiar i do wszystkich nazwisk, jeśli tychże ofiar. Czy no uda nam się, jeżeli uda nam się ustalić tych oficjalnych, trzy list, znaczy listę białoruską, ukraińską plus całą tak zwaną umowną listę katyńską, czyli tych zgładzonych, to będziemy mieli obraz tej grupy, ale też mówię, nie będziemy mieli pewności, ile osób w ramach tej operacji dodatkowo zgładzono, bo bądźmy szczerzy, liczby liczbami, a możliwości rosyjskie pod tym względem były znacznie, znacznie szersze. Dziękuję panu bardzo. 70. rocznica zbrodni katyńskiej w tym roku będzie szczególnie obchodzona. Będzie wizyta premiera Donalda Tuska, także prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Również będą obchody w Białymstoku w niedzielę, w poniedziałek i we wtorek. Zapraszamy na nie wszystkich, a dzisiaj o zbrodni katyńskiej rozmawiałem z profesorem Danielem Boćkowskim z Uniwersytetu w Białymstoku i doktorem Marcinem Markiewiczem z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. W studiu goście profesor Wojciech Śleszyński, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku i doktor Krzysztof Sychowicz, również historyk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry państwu. Dzisiaj 67. rocznica ujawnienia przez Niemców faktu, że dokonana została zbrodnia w Katyniu.
To miało miejsce 13 kwietnia, mniej więcej 13 kwietnia 1943 roku. I te dwie rocznice nakładają się, myślę tutaj o tym, co się wydarzyło 10 kwietnia tego roku w Smoleńsku i no właśnie to ujawnianie. Czy sądzą panowie, że ta katastrofa doprowadzi do tego, że no, świat pozna prawdę o Katyniu? No i poznają tę prawdę przede wszystkim Rosjanie. Dzisiaj trudno mówić, ferować wyroki. Jesteśmy w momencie trudnym dla nas jako państwa. Odszedł pierwszy obywatel Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. My wszyscy, każdy z nas osobiście przeżywa to. Także muszę powiedzieć, że ja jak słucham komentarze czy w mediach, wydaje mi się, że troszkę jest jeszcze za wcześnie. Z dwóch powodów. Z jednej strony trzeba odpowiedniego dystansu. Ja jako historyk, a jednocześnie politolog mogę powiedzieć, że nawet w komentowaniu polityki czasami, właśnie w takich momentach jak dzisiaj, potrzebny jest dystans. Ale z drugiej strony chyba nie jest tajemnicą, że chcielibyśmy, żeby te stosunki nowe, ta tragedia przyczyniła się do nowego otwarcia w stosunkach polsko-rosyjskich, a z drugiej strony, żeby faktycznie świat, który wydaje się, że trochę zapomniał, daleka historia z perspektywy Europy, II wojna światowa jest naprawdę wydarzeniem, które dawno zostało zamknięte, u nas cały czas budza to zainteresowanie i wydaje się, że tutaj ta tragedia paradoksalnie powinna przyczynić się do przypomnienia Europie, czym był Katyń wtedy, 70 lat temu, i czym jest w tej chwili? Dla nas przeżywamy zupełnie nową tragedię. Tutaj właściwie można tylko dodać, iż według mnie Europa w związku z tym tragicznym wydarzeniem zaczęła się już uczyć na nowo Katynia. Zaczęła poznawać te tragiczne wydarzenia mające miejsce 70 lat temu i zaczęła je kojarzyć z Polską i Polakami. Co prawda zdarzają się też dosyć dziwne sytuacje, kiedy też w gazetach czy w dziennikach zachodnich podaje się informacje, że 22 tysiące Polaków zostało wymordowane w Katyniu, gdzie Katyń jest w rzeczywistości tylko symbolem tej zbrodni, a nie miejscem pochówku wszystkich, którzy zostali wymordowani na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku. Bo Europa no, ma jednak swój udział w przemilczaniu tej prawdy o Katyniu. Również alianci, bo chcieli zachować dobre stosunki ze Związkiem Sowieckim, bo to był ważny sojusznik w ówczesnych działaniach wojennych. W związku z tym informacje no, alianci mieli, ale nie dopuszczali, by były one opublikowane, trafiły do opinii publicznej. Jak jest dzisiaj, to znamy. Zresztą wydaje się, że dzisiaj też jest dobry czas, żeby zastanowić się nad tym, jak polityka wygląda. My oczywiście dokonujemy pewnego remamentu, zastanawiamy się nad naszą wewnętrzną polityką, ale patrząc z szerszej perspektywy, patrząc na politykę naszych sojuszników z czasów II wojny światowej, widzimy, jaka ta prawdziwa polityka jest, jaka jest obłudna, kiedy byliśmy wprowadzani w błąd, kiedy przemilczano, zakłamywano, dlatego że uważano, że w imię jakoby wyższej racji stanu, czyli utrzymania lepszego sojusznika, który ponosił, bo trzeba pamiętać, że Armia Czerwona ponosiła główny ciężar walki z Niemcami nazistowskimi w II wojnie światowej. No i to pokazuje także, jak warto przewartościować te granice kompromisu. Tutaj właściwie można się zastanowić, czy warto poświęcać, czy trzeba poświęcać prawdę w imię cudzych celów, bo tu w tym wypadku my jako Polacy uznaliśmy, trzeba tutaj też przyznać w pewnym momencie wyższość tych racji, ale pomimo to przecież ponieśliśmy za to surową nauczkę, chociażby w postaci zerwania stosunków dyplomatycznych przez władze sowieckie z polskim rządem w Londynie.
Ale ten tragiczny wypadek z soboty pokazuje również i powinien chyba wszystkim rządzącym uświadomić, ale także zwykłym ludziom, że zatajanie prawdy no, ma krótkie nogi jednak, że kiedyś wydarzy się coś takiego, co spowoduje, że te przemilczane wydarzenia wypłyną na pierwsze strony gazet i trzeba będzie do tej no, trudnej prawdy, ale jednak powrócić, wyjaśnić ją. Myślę, że tutaj, panie redaktorze, ma pan stuprocentową rację. Prawda wypłynie i tu w przypadku Katynia wiemy, zresztą widzimy też nowe podejście Rosjan. Mam nadzieję, a myślę, że mówię to w imieniu nas wszystkich, że to, co widzimy w mediach, czyli te nowe przywartościowanie, nowe otwarcie ze strony rosyjskiej w relacjach, nie jest wykorzystaniem koniunktury politycznej, wykorzystaniem sytuacji politycznej, a faktycznie nowym podejściem tego problemu. Wszyscy chyba jesteśmy zgodni, że Katyń z jednej strony jest kartą zamkniętą, bo jest wydarzeniem historycznym, ten Katyń sprzed 70 lat. Mamy nową tragedię, ale już w niedługim czasie skończy się żałoba, bo taki jest czas nieubłagany, ale miejmy nadzieję, że nie zapomnimy o tych ofiarach, o prezydencie, o naszym senatorze, obecnie wicemarszałku Putrze, o innych osobach, które znajdowały się w samolocie i na tej współczesnej tragedii będziemy budowali, pamiętając o tej prawdzie podstawowej związanej z Katyniem, będziemy budowali nowe relacje w relacjach ze współczesną Rosją. Przy okazji być może dojdzie do ujawnienia całej prawdy o zbrodni katyńskiej, bo przecież jeszcze nie do końca znamy listę ofiar. Oczywiście liczyć się trzeba z tym, czy można liczyć właściwie na to, że strona rosyjska, która wykonuje szereg, tak jak tutaj powiedziano, bardzo pozytywnych gestów, które nie miały wcześniej miejsca, może posunąć się ten krok jeszcze dalej, aby przekazać te brakujące materiały. Pamiętajmy, że coś takiego jak kłamstwo katyńskie funkcjonowało praktycznie od 1943 roku i od tego momentu z odrobiną przerwy, kiedy część materiałów została przekazana stronie polskiej przez Borysa Jelcyna, najpierw u nas do roku 1989, a właściwie w Związku Sowieckim, później w Rosji, ta wersja, która powstała w czasie wojny, czy bezpośrednio po niej, była w gruncie rzeczy obowiązującą. Że Niemcy dokonali tej zbrodni, a nie właśnie wojska NKWD. Tak, później pamiętajmy, że rozpoczęło się cywilizowanie tej wersji, to znaczy, że być może tej zbrodni dokonali Rosjanie, ale nie, na pewno nie jest to ten problem, o którym teraz się wszystko rozbijało, nie jest to ani zbrodnia ludobójstwa, ani zbrodnia wojenna. Bardzo pięknie powiedział premier Donald Tusk właśnie w Katyniu, w Lesie Katyńskim, że prawda o Katyniu, czy zatajanie tej prawdy o Katyniu było kamieniem węgielnym PRL-u. Natomiast prawda ta, rzeczywista prawda o Katyniu jest kamieniem węgielnym III Rzeczypospolitej, że będziemy dążyli do tego, żeby tę tragedię wyjaśnić do końca. Ale pomówmy teraz właśnie o tym zatajaniu, bo tutaj wszystkie służby były zaangażowane do tego, aby informacje, te prawdziwe informacje do społeczeństwa nie były, nie docierały. Wiemy, że tak jak to powiedział nasz premier, wiemy, że to było kłamstwo, które tak naprawdę legło u podstaw funkcjonowania całego naszego państwa w okresie komunizmu. Była to prawda, którą znało społeczeństwo, a z drugiej strony prawdę tą za wszelką cenę służby starały się ukryć, starały się nie dopuścić do świadomości społecznej. I z drugiej strony mamy dzisiejszy czas, kiedy Katyń stał się symbolem, bo myślę, że to też w tych kategoriach należy traktować. Z jednej strony mamy konkretne osoby, które zostały pomordowane właśnie nie tylko w Katyniu, ale też i w innych
miejscach kaźni. Przy tej okazji myślę, że warto to wspomnieć i zaprosić wszystkich naszych słuchaczy na odwiedzenie wystawy, którą w tej chwili mamy w Muzeum Wojska, która jest zrobiona w ten sposób, że są wypisane imiona, nazwiska, stopnie wojskowe osób, które zostały pomordowane w tych miejscach kaźni i dopiero to robi wrażenie, kiedy widzimy konkretne osoby. Czyli mamy to konkretne osoby, ale z drugiej strony jest to pewien symbol cierpienia naszego narodu, symbol próbowania wymazania tradycji, dziedzictwa, w tym przypadku w znacznym stopniu także dziedzictwa kresowego i budowania nowej Polski bez tego dziedzictwa. A wiemy, że i dzisiaj to też widzimy, że tak naprawdę bez historii, bez dziedzictwa zbudowanie narodu, zdrowego narodu, który będzie kierował się swoimi wartościami, oczywiście też może się spierać, tak jak każdy naród, naprawdę jest niezwykle trudne, a myślę, że i niemożliwe. Do obejrzenia jest również wystawa poświęcona ofiarom Katynia na Rynku Kościuszki, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Będzie możliwa do obejrzenia do końca kwietnia. Ale powróćmy do tych działania różnorodnych służb. Czy na przykład Instytut Pamięci Narodowej zbadał i wie, ile osób na przykład zostało skazanych za kłamstwo katyńskie, tak to w cudzysłowie nazwijmy. W tym wypadku akurat można stwierdzić niemal ze 100% pewnością, że coś takiego nie nastąpiło. Pamiętajmy, że akurat statystyka pod tym względem nie była prowadzona ze względu tylko, prawda, na ten jeden temat, to znaczy mówienie o zbrodni katyńskiej. Żeby słowo Katyń nie pojawiało się w esbeckich raportach? Niekoniecznie. Natomiast po prostu nie wyodrębniano akurat tylko i wyłącznie z tego względu wszystkich wystąpień. Bardziej one były wrzucane do wspólnego worka pod hasłem szeptana propaganda czy wroga propaganda. W każdym razie... Czy wróg państwa, ustroju? Oczywiście osoby, które przypominały zbrodnię katyńską i wskazywały na Związek Sowiecki jako sprawcę, były najpierw do 56 prześladowane przez Urząd Bezpieczeństwa, a później inwigilowane przez SB. Pamiętajmy, że jeszcze w 1975 roku Urząd Cenzury wydawał dokładne wytyczne co do tego, jakie informacje na temat Katynia mogą się ukazywać. I tam między innymi wspominano o tym, że nazwa Katyń może być używana. To nie był problem. Natomiast należało używać ją w określonym kontekście. To znaczy Katyń jako miejsce zbrodni niemieckiej. Można było mówić o Kozielsku, Starobielsku, Staszkowie jako o obozach internowania, a nie o obozach jenieckich. I w żadnym wypadku nie można było podawać daty 1940 roku jako daty śmierci polskich oficerów. Wszystkie materiały, które miały się ukazywać drukiem, które miały być publikowane, musiały jednoznacznie wskazywać na Niemców jako sprawców tej zbrodni. Czyli na pewno data ewentualnej śmierci wszystkich oficerów po 22 czerwca 1941 roku. Oczywiście, a konkretnie jesień 1941, wrzesień, październik, ponieważ od przełomu 1943-1944 roku dwie komisje sowieckie, w tym komisja Burdenki, właśnie takie daty śmierci polskich oficerów podawała publicznie. Czy pojawiały się później organizacje, osoby odnotowywane w raportach, na przykład Służby Bezpieczeństwa, które organizowały obchody katyńskie, które chciały dochodzić prawdy w tej sprawie? Jeżeli chodzi o szerszą akcję na temat uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej czy dochodzenia prawdy, pamiętajmy, że w PRL-u było to niemożliwe. Od 1979 roku mamy specjalną komisję, która nieoficjalną, która próbuje ustalić przebieg tej zbrodni i listę ofiar. W 1980 roku mamy po raz pierwszy w Polsce, można powiedzieć, że masową falę przypomnienia zbrodni katyńskiej w jej 40. rocznicę, co przejawiło się mszami świętymi
które były odprawiane w intencji polskich oficerów wymordowanych w Katyniu. I to chyba naprawdę po raz pierwszy na taką skalę na przełomie marca i kwietnia 1980 roku. Czy również w Białymstoku, również w naszym regionie? Być może jakieś pojedyncze przypadki także tutaj miały miejsce. Pamiętajmy, że nie zachowały się wszystkie materiały, ale z tych, które są dostępne, widać jednoznacznie, że objęły one całą Polskę, od Gdańska po Katowice, od Poznania po Siedlce, także był to pierwszy taki masowy ruch, zaznaczmy, przed powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, czyli jeszcze przed tym potężnym ruchem społecznym. Czyli to pokazuje, że jednak już coś pod tym kotłem, pod tym przykrywką buzowało, że te wydarzenia z sierpnia 1980 roku no, miały też swój początek i w tym okresie, i w tych wydarzeniach. Oczywiście, chodziło tutaj o złamanie tej magicznej daty, to znaczy września, października 1941 jako daty śmierci oficerów w Katyniu, tej daty lansowanej przez Związek Sowiecki. Pamiętajmy, do tego czasu nie powstają tablice, nie powstają pomniki, które uczciłyby te 22 tysiące ofiar. Nie ulega wątpliwości, że taką datą przełomową w naszych dziejach bez wątpienia jest powstanie ruchu Solidarność. Wtedy to też wiadomość o Katyniu tak naprawdę dotarła do wszystkich grup społecznych, bo trzeba pamiętać, że od II wojny światowej, kiedy nie można było otwarcie mówić, oczywiście prawda o Katyniu funkcjonowała w społeczeństwie, ale mamy nowe pokolenia młodzieży, które wychowywane w szkołach komunistycznych tak naprawdę były pozbawione tej wiedzy. I dopiero masowy ruch Solidarność uświadomił, wydaje się, że w tym przypadku już wszystkim, że zbrodnia katyńska z jednej strony jest zbrodnią sowiecką, a z drugiej strony jest zbrodnią państwa komunistycznego, dlatego że przez tyle lat było prowadzone zakłamywanie i było kłamstwo katyńskie. Solidarność, tak jak wspomniał tutaj dr Wojciech Śleszyński, to także obok przebudzenia politycznego i związkowego, przebudzenie historyczne. Zaczyna się mówić o Józefie Piłsudskim, o jego dokonaniach. Zaczyna się mówić o II Rzeczypospolitej inaczej niż dotychczas w PRL-u i właśnie mówić o Katyniu. Sukcesem Solidarności jest, pamiętajmy przecież, postawienie pierwszego pomnika na Powązkach w lipcu 1981 roku, który faktycznie stał jeden dzień, ponieważ zniknął w tajemniczych okolicznościach. Dzisiaj wiem, że został usunięty przez funkcjonariuszy SB, a mianowicie dlatego, że odnalazł się w równie tajemniczych okolicznościach w 1989 roku, czyli kiedy ten komunizm już ponownie nie tylko zachwiał się, ale w tym wypadku upadał. Jak ciężko było przewalczyć prawdę o Katyniu, mogą świadczyć dwie rzeczy. Pierwsza to to, że na tym obelisku, ten obelisk zniknął faktycznie chyba tylko z jednego powodu, że na nim była data 1940, a nie 1941, a nasze władze komunistyczne dbały o poprawność historyczną. To jednoznacznie pokazuje to wydarzenie. A druga rzecz, że ten sam pomnik, w miejscu tego pomnika postawiono z czasów rządów generała Jaruzelskiego drugi pomnik z napisem dedykowany polskim oficerom zamordowanym w Katyniu przez faszystów. Co też było totalnym kłamstwem z podkreśleniem daty 1941 roku. Natomiast jak gdyby puento tych walk na pomniki właśnie staje się fakt, że kiedy odnajduje się ten prawdziwy, postawiony przez z inicjatywy Solidarności, nie może on wrócić na swoje miejsce, ponieważ ten postawiony przez komunistów jest lekko modyfikowany i cały czas stoi na Powązkach. Prawdziwy pomnik, paradoks, wraca na swoje miejsce dopiero w 1995 roku. Ale tak na marginesie, bo przecież prawda o Katyniu, myślę tutaj o aliantach zachodnich, no, mogła być niedobra dla nich w czasach wojny. No, ale już po zakończeniu można było wszystko ujawnić, wszystko powiedzieć i też odbywało się to z trudem i też nie do końca ta prawda o Katyniu została społeczeństwom zachodnim pokazana. Z kilku powodów. Po pierwsze,
tak naprawdę już to nie miało nośności, chociaż trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy mamy apogeum zimnej wojny, przełom lat 40., 50., kiedy faktycznie grozi konflikt, wybuch konfliktu, mamy specjalną komisję Senatu Amerykańskiego, która prowadzi własne śledztwo i jednoznacznie stwierdza, że wykonawcami zbrodni byli żołnierze sowieccy. Tylko wtedy część społeczności zachodniej nie uwierzyła, dlatego że było to oczywiste, że ta komisja wykorzystała sprawę katyńską także do bieżącej walki politycznej. Dlatego była stosunkowo mało wiarygodna dla lewicowych intelektualistów europejskich. Bo oczywiście zadano sobie pytanie, dlaczego dzisiaj jest ta komisja? Dlaczego nikt nie mówił w 45, w 46, czyli w okresie bezpośrednio po zakończeniu wojny? Także teoretycznie Europa znała prawdę, ale tak naprawdę nie chciała do siebie dopuszczać, szczególnie środowiska intelektualne, lewicowe w Europie, nie chciały do siebie dopuszczać tej informacji, twierdząc, że to jest kolejny etap rozgrywki pomiędzy światem wschodnim a zachodnim. Katyń w tym wypadku stał się takim probierzem, można powiedzieć, sumienia przywódców państw zachodnich, a także i społeczności Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, ponieważ raz ukryty wracał, ale w tym momencie, kiedy ponownie ten temat się pojawiał, nie wiedziano, jak się wobec niego zachować. Czy nagłaśniać, czy udawać, że się nic nie wie. Tak jak tutaj padło stwierdzenie ze strony Wojtka. Skoro podnosiło się ten temat w latach 50., trzeba było się liczyć z pytaniami, dlaczego nie powiedziano o tym wcześniej. A tu już zabrakło odważnych, żeby udzielić tej prawdziwej odpowiedzi. No i ta sprawa powróciła. Niestety, bardzo tragicznie, ale miejmy nadzieję, że informacja o tych wydarzeniach, które miały miejsce 70 lat temu, dotrze do wszystkich ludzi. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli profesor Wojciech Śleszyński z Uniwersytetu w Białymstoku i dr Krzysztof Sychowicz z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Za uwagę dziękuję, Lech Pilarski. To wszystko teraz. Do usłyszenia. Dobry wieczór, Lech Pilarski. Dzisiaj proponuję, byśmy porozmawiali o nagłych odejściach. Bo w historii naszego kraju, myślę tutaj o okresie międzywojennym, tych wydarzeń było kilka. To oczywiście wszystko w kontekście tej tragicznej katastrofy w Smoleńsku. Zanim dojdziemy do tych wydarzeń sprzed laty, może jeszcze krótkie słowo komentarza o pochówku na Wawelu. Ja akurat nie byłem w kraju, w związku z tym mi ominęła taka wrzawa, która się wokół tego powstała. Profesor Adam Czesław Dobroński, Uniwersytet w Białymstoku. Natomiast po pierwsze, no, widziałem, co się dzieje w Londynie, ale tam był raczej głos przeciwny, żeby także na Wawel trafiła trumna prezydenta Kaczorskiego. Ten wątek został podchwycony również potem w kraju i gdy byłem u pani prezydentowej, to mówiła z pewnym oburzeniem, że nie pytając rodziny, co o tym sądzi, zaczęto jakby grać tym Wawelem i tragicznym faktem, że zginął również prezydent Kaczorowski. Tymczasem w tym akurat przypadku prezydenta można powiedzieć, że świadoma decyzja zapadła wcześniej. Prezydent był bardzo blisko związany z tą świątynią opatrzności. Był tam zresztą jeszcze dzień przed odlotem. Pożegnał się wówczas swego drucha, też honorowego obywatela miasta Białegostoku, księdza Zdzisława Peszkowskiego, mówiąc mu czuwaj. I potem już wygłosił takie zdanie, że trzeba zasłużyć, żeby tam spocząć. Okazuje się, że bardzo zasłużył. Miał ponoć wejść w skład kapituły, którą proboszcz chciał zrobić. No, nazwijmy to kapitułą, nie wiem, czy jest lepsze określenie. Chcą utrzymać zasadę, że tylko naprawdę wybitni powinni tam w tym panteonie spoczywać. Pierwszym był ksiądz Jan Twardowski, jest teraz także właśnie Peszkowski, jest także pierwszy Skubiszewski, pierwszy minister spraw zagranicznych, trzy poziomy. Poniżej właśnie sarkofagu ministra Skubiszewskiego jest sarkofag prezydenta Kaczorowskiego, a niżej jest zostawione miejsce, bo taka była wola pani prezydentowej. Dlatego tak nawiasem mówiąc, wyeliminowano Powązkie, bo też była taka wersja, że pan prezydent jako też i żołnierz i potem prezydent, czyli jakby przełożony sił zbrojnych, mógłby spocząć na Powązkach. Ale tam nie mogłaby spocząć, gdy wypełnią się dni
małżonka, a wola tu prezydenta była bardzo twarda, że chciałaby, żeby to w przyszłości byli tam, mieli wspólny grób. Tu powracam do Wawelu, bowiem pochówek na Wawelu wywołał nie pierwszą kontrowersję w historii Polski. No tak, to wiemy już o tym, mówiło się wielokrotnie, że chyba największe kontrowersje towarzyszyły pochówkowi marszałka Józefa Piłsudskiego. I tam było kilka wątków. No, złośliwcy wyciągali ten fakt, że marszałek był przeciwny, a jego otoczenie to wykonało, żeby pochować na Wawelu szczątki ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, chociaż tu jakby zasada wskazywała, że tak. Gdy Rosjanie na mocy traktatu ryskiego przekazali tę trumnę ze szczątkami, to zastanawiano się gdzie. No i nie Wawel, jednak Wołczyn, a więc ta parafia, w której się urodził ostatni król Polski. Potem wiadomo, że no, w opcji, zwłaszcza tej takiej mocno endeckiej, wypominano przecież marszałkowi jego zaprzaństwo wiary, czyli to takie pozorne przejście na wiarę protestancką, gdy zawierał pierwszy związek małżeński z osobą, która nie miała formalnie rozwodu, była zamężną jeszcze. I także jego inne jeszcze, niektórzy, tu już jest zupełne bagno się wtedy zaczyna, nawet mu żydowskie jakieś tam akcenty i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie przerażające, że w takich momentach tej wielkich tragedii także znajdują się tacy malutcy, którzy no naprawdę sięgają błota i chlapią tym błotem. Teraz na szczęście chyba nie było tego aż tak dużo, ale z tego, co słyszałem w Londynie, były jednak te akcenty. No oczywiście, no. Między innymi nie zgodził się z tą decyzją reżyser filmu Katyn, Andrzej Wajda. Tak, no, ja słyszałem też wypowiedź na przykład pana Kunerta, dobrego znawcy historii, zresztą objął teraz po przewoźniku funkcję, który powiedział, że to chyba przesada, powiedział no, z pewnym kulturą słowa, ale myślę, że takich, którzy mówili, że to pewnie przesada, było znacznie więcej, albo myśleli, nawet nie śmieli mówić, ale myśleli. No bo to jest w ogóle pytanie, czy na Wawelu powinny odbywać się jeszcze pochówki. Królów nie mamy. Jest to obiekt już w pełni jakby historycznie opisany, zamknięty. I wypełniony. Rzekłoby się. I chyba jednak nie, chyba nie powinny. Nawet jest pytanie, gdzie? To jest inne pytanie. No właśnie, bo w okresie międzywojennym już takich problemów, jeśli chodzi o prezydenta, bo przecież na początku lat 20. zamordowano no tak, prezydenta Narutowicza i pochowano go w specjalnie zbudowanej krypcie w archikatedrze świętego Jana w Warszawie. Tak, i to było chyba bardzo, powiedziałbym, taktowne, no bo prezydent Narutowicz miał przecież i swoich licznych przeciwników, to od razu się zrobiła kontrowersja, ale ładnie zachowali się wówczas ci czołowi politycy narodowej demokracji, ci, no, którzy wcześniej dolewali tej oliwy do tego ognia. Taki, pamiętam, ukazał się wielki artykuł z tytułem Ciszej nad tą trumną. I ta cisza nad tą trumną koniec końców zapanowała. To jest jeszcze jeden wątek tu taki, może już nie najważniejszy. To jest problem związku w ogóle z Krakowem. No bo to jest trochę w tle tak jakby konkurencja dwóch stolic. Historycznej Krakowa i Warszawy. Narutowicz, zdałoby się, że ta kontrowersja już powinna być zapomniana, ale jednak odzywa tak, się. Tak jest. No, ale w każdym razie trzeba by zacząć i dyskutować merytorycznie i podjąć decyzję, co powinno być tą nekropolią jednak krajową, polską. Zanim taki przypadek tragiczny odpuka, żeby się nigdy nie powtórzył, ale zawsze jakieś przypadki mogą być. No i wydaje się, że też powinien być ułożony określony ceremoniał, że powinna być określona procedura, że osoba wstępująca na ten urząd powinna złożyć już wcześniej tę ostatnią wolę, żeby nie przeciągać, żeby nie odbywały się żadne dyskusje, tak, żeby się z ewentualną kontrowersją udało oswoić. Jest to także problem właśnie małżonki później, czy osoby towarzyszącej. Prezydent Kaczorowski, jeszcze raz to powtórzę, wyraźnie zastrzegł sobie, że to ma być razem. Podobnie Lech Kaczyński, ale wydarzenia się tak potoczyły, że trzeba było tutaj podejmować takie decyzje. Panie, zresztą można to zejść z tych szczytów ogólnopolskich i zapytać się, a w Białymstoku, czy mamy taką aleję, nie wiem, taką kwaterę? Oczywiście Kościół ma dla siebie, dla swoich hierarchów, dostojników, w katedrze są te kolejni biskupi spoczywają. Natomiast jeśli chodzi o
życie publiczne. Tym bardziej, że musimy, że tak powiem, w cudzysłowie mówiąc, zapomnieć o poprzedniej alei zasłużonej. No właśnie, więc to chciałem powiedzieć, że taka aleja kiedyś była. Zresztą tam też obowiązywały twarde zasady. Ja, przepraszam, ja nie chcę schodzić na poziom anegdoty, bo temat jest istotny, ale też pamiętam, jak był pogrzeb pułkownika Zygmunta Kosztyły, twórcy Muzeum Wojska. To też od razu fachmani, którzy tam znali te realia, powiedzieli, oj, coś nie tak. Grób pułkownika nie znalazł się przy tej głównej alei. Potem rzeczywiście okazało się, że przyjął rozgrzeszenie. Tak tamta epoka, że tak powiem, to dyrygowała. Trzecia Rzeczpospolita ma 20 lat, no i pora chyba uregulować te wszystkie sprawy, po to, żebyśmy no, wiedzieli, jak postępować, żeby już nie zastanawiać się, nie podejmować jakichś decyzji, które mogą wzbudzać kontrowersje. Zresztą to nie tylko dotyczy samego pochówku, to dotyczy także później upamiętniania tych osób. Ja na przykład naprawdę teraz już takim sam sobie zadaję pytanie, jak powinniśmy na przykład w Białymstoku upamiętnić dobrze postać oczywiście i marszałka Putry także, ale bardziej mi był bliski, stąd też jakby w moim myśleniu... Bardzo ciekawy pomysł jest burmistrza Sejn, który stwierdził, że wszystkie nazwy ulic, które związane były z poprzednim ustrojem, a do tej pory zachowały się w Sejnach, trzeba będzie zamienić na nazwiska ofiar tej straszliwej katastrofy w Smoleńsku. No tak, ale to już ja dzisiaj przeczytałem w internecie, oczywiście ja nie mówię, że to jest głos ważki, ale też charakterystyczny. Ktoś protestował, żeby w ogóle w Warszawie była ulica prezydenta Kaczyńskiego i nie chodziło o to, że w ogóle to był ktoś, kto sobie bardzo ceni prezydenta. Ale twierdzi, no popatrzmy, na przykład przy ulicy Jana Pawła II są knajpy, są sklepy. Czy to jest naprawdę takie duże honorowanie, jeśli to wypadnie na przykład ulica, która potem będzie słynęła z tego, że piwosze się będą schodzili? No, może szukajmy jednak takiej formuły, która jest taką formułą przekazywania tradycji, a więc na pewno nazwy szkół na przykład i patroni szkół. Na pewno instytucje służące takiemu dobru powszechnemu, jak jakieś domy kultury. Na pewno takie służące na przykład pomocy społecznej, jeśli ktoś był w to zaangażowany, żeby tu nie robić sztuczności. To są takie nazwy, które się potem dobrze po prostu kojarzą, mają dobre intencje. Tu no, mówimy o przyszłości, tu mówimy sprawa pomników. Ja na przykład, przepraszam panie, że muszę to powiedzieć, będzie pierwszy głos, który tu zabieram. Mnie na przykład się tak widziało, że jeśli chodzi o prezydenta Kaczorowskiego, to ja go często zapamiętałem go dobrze. Jak będąc w naszym mieście, nocował najczęściej w hotelu Krystal i z tego hotelu, już nie samochodem, tylko sobie szedł na taką poranną przechadzkę w kierunku rynku. W tym swoim charakterystycznym kapeluszu, stroju, po drodze z kimś się spotykał, coś rozmawiał. I tak sobie myślę, a gdyby taką postać takiego idącego prezydenta wchodzącego na rynek, bo sam rynek już jest pewną wartością historyczną, chronioną, ale takiego wchodzącego na rynek. Czyli nie byłoby to tak jak na przykład Łomża bardzo sympatycznie zrobiła tą ławeczkę z Hanką Bielicką, gdzie można sobie A w Lublinie też ma być ławeczka, na której sobie spokojnie siedzą prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. No tak, to nie widziałem. Też. Natomiast jest jeszcze jeden wątek, to może jako tutaj się włączę jako historyk. Zaraz po takich, zwłaszcza katastrofie, po tragedii, jest taki szybki odruch patron ulicy. W Białymstoku mieliśmy takie dwa przypadki przedwojenne, nie tylko w Białymstoku, ale ja na przykładzie Białegostoku chcę powiedzieć. Gdy w 1934 roku zginął Pieracki, minister Pieracki, właściwie nawet tam w jakimś momencie wicepremier, ofiara nacjonalistów ukraińskich, chociaż to tam do końca, ale to zostawmy. Został zastrzelony przy wychodzeniu z kawiarni. Tak jest. To niemal natychmiast ulicę Warszawską przemianowano na ulicę Pieleckiego, o czym dzisiaj pewnie mało kto wie. Tak samo, gdy w 1936 roku zginął generał Drescher, Gustaw Drescher, zresztą zginął, to się dość mało mówi, w bardzo romantycznych jakby okolicznościach. Jego żona wracała statkiem ze Stanów Zjednoczonych i on, ten naprawdę bardzo ceniony generał, osobiście samolotem, że tak powiem, wyleciał, żeby powitać ten wracającą żonę. Niestety katastrofa zginął. To natychmiast ulicę Elektryczną przemianowano na Dreschera. To dzisiaj już jest po jakimś czasie się to kasuje, bo się okazuje, że te emocje silne
nie miały dostatecznych racji takich historycznych, logicznych, jak i żeby to pozostało. No być może byłyby nazwy i Pierackiego, i Dreschera utrzymane. No, po drodze mieliśmy jednak straszne zawirowania historyczne. Ale myślę, no, i się że, nie ostało. Ale myślę, że było to trochę wątpliwe w sumie. No, przepraszam, usunęliśmy ulica Lipowa, ale to jeszcze za życia marszałka, pod koniec życia, stała się ulicą marszałka Józefa Piłsudskiego. Przecież dzisiaj można by wrócić do tej nazwy, ale jestem ostatni, który by to proponował. Historia mówi, że to była ulicą Lipową, zresztą Piłsudski ma godną ulicę i tak dalej. Także tutaj też przy szukaniu tych ulic, tak mówię, może zbyt prostacko szukaniu ulic, no bo wiadomo, że będzie w przyszłości ulica i prezydenta Kaczorowskiego i z pewnością marszałka Putry, no to trzeba trochę takiego i pewnej logiki i może urzędnicy zapytają się historyków, może coś byśmy podpowiedzieli. W każdym razie tego rodzaju kwestie też powinny być ustalone. Tak. Mówię, zaczęliśmy od nekropolii, potem kwestie ceremonii, całego ceremoniarza, który w tego typu sytuacjach no właśnie, powinien być zrealizowany. I na końcu upamiętnienie. Bo to panie doktorze, jest spora różnica w praktyce. Ja oczywiście nie byłem na pogrzebie na Wawelu. Obserwowałem to, już zdążyłem wrócić do kraju, obserwowałem to przez telewizję. No, był to królewski, tak na marginesie uwaga, królewski. Ale byłem od początku na pogrzebie właśnie prezydenta Kaczorowskiego, a więc zarówno w katedrze, na placu zamkowym, bo tam był ten Telebim i potem w świątyni Opatrzności Bożej. I muszę panu powiedzieć, że jest takie porzekadło, że wdowa pani prezydentowa to powtórzyła, że trzeba jakby zasłużyć na własny pogrzeb. To znaczy, że wtedy jest i pogoda odpowiednia, i nastrój, i ludzie odpowiedni nastrój. Ten pogrzeb, ja rozumiem, że pogrzeb aktualnej głowy państwa, była głową państwa, to wymaga tego dużego ceremoniału. Natomiast pogrzeb pana prezydenta Kaczorowskiego był w jakimś sensie pogodnym pogrzebem. Takim pogrzebem, kiedy przyszli ci, którzy po prostu chcieli przyjść głównie. Stali na tym placu, bo do katedry się nie wszyscy zmieścili. W takim, no, z uśmiechem, ktoś tam kwiatek miał w ręku, była ładna pogoda. Jak arcybiskup Nitz zapowiedział, że prezydent Kaczorowski właśnie w Warszawie chciał, bo lubił to miasto, to brawo natomiast warszawiacy. To wszystko było takie właśnie bardzo godne, choć, ale pogodne. Choć ten ceremoniał wojskowy został zachowany z belwederu. Elementy tak, tego ceremoniału. Trumna, bo, no tak, bo na lawecie dotarła do katedry. No tak, ale to już nie było żadnej salwy, bo to w świątyni się salwy przyznicza. Ale była na przykład orkiestra góralska. Piękny akcent. Więc to tak trzeba czasem wyczuwać. Oddaje także pogodę życia prezydenta Kaczorowskiego, bo bardzo, to było niesamowite. Przecież tyle lat przeżył. Tak. I był w znakomitej kondycji do ostatnich chwil. Tak. I myślę, że zwłaszcza tu u nas w Białymstoku musimy to też taką formułę pogodną wymyślić. To ja może opowiem jeszcze o jednym przypadku, który dobrze znam. Otóż jak zmarł też, wiemy w jakich okolicznościach tragicznych, chociaż nie była to śmierć tragiczna, ale okoliczności były tragiczne, zmarł prymas tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński. I zrobiono pomnik dostojnika kościelnego z pełnym jakby no zachowaniem pełnego wystroju tego pomnika. To się wszystko zgadzało, ale to był taki sztywny, taki antyczny pomnik. I ten pomnik miał w Warszawie stanąć. Nie zgodzono się. Wtedy był, wiadomo, jakiś jeszcze czas. Były jakieś tam kłopoty, perypetie. I pomnik ulokowano koniec końców w Zuzeli, czyli to na granicy dzisiejszego województwa, tuż za granicą, niedaleko miejscowości Nura, więc już za Ciechanowcem, tam, gdzie się urodził. I ten pomnik tam stoi. I pamiętam, kiedy tak, bo to był mój dawny powiat, pojechałem tam kiedyś i rozmawiam z tymi ludźmi, niektórych znałem, mówię, panie, mówi, to nie nasz mówi. Nasz to tu przychodził, mówi, pogadał z nami, poszedł, mówi, nad Bóg, położył się, podparł głowę, pomyślał, a tu stoi taki, mówi, sztywny taki. I tak to jest właśnie pewien problem uchwycenia nastrojów i trzeba to o tym pamiętać. Powrócę do tej myśli, że powinniśmy sobie to wszystko zacząć już układać. Tym bardziej, że wielu bohaterów no, zacznie odchodzić. I to nie ulega żadnej wątpliwości. No, życie ma swoje prawa, wyroki boskie również. Do końca, choć nie są znane, to jednak wiemy, że zapadną.
No i w końcu takie decyzje powinny być podjęte. Tak. Zresztą to się, jeśli chodzi o Białystok, to się, panie doktorze, kojarzy w ogóle z takim no, ustawieniem też miejsc pamięci. Na przykład Białystok jest miastem, ja wiem, rozumiemy dlaczego, to nie jest zarzut, ale jest miastem o tyle wyjątkowym, że u nas nie ma właściwie upamiętnień w postaci w tym domu żył, pracował, tworzył. No bo w większości były, to rozumiem, domy drewniane, których po prostu dzisiaj nie ma. Ale tak pozwolono na rozebranie domu, w którym przybywał często Piłsudski, tam na tej Starobojarskiej. Tak pozwolono oczywiście na rozebranie domu chociażby prezydenta Kaczorskiego. To wszystko ginie. To jest, pod tym względem jesteśmy zupełnie jacyś, no, bardzo przykro mi, że jesteśmy tak nietypowi. Później na współczesnych budynkach, bo jest, że tu mieszkał Zamenhof, czy mniej więcej. No mniej więcej, to też jest nie ten budynek. No, ale to inaczej zupełnie wygląda. W wypadku prezydenta akurat Kaczorskiego, no jest szkoła na przykład, do której chodzi. Ten budynek został wpisany na listę zabytków, chyba powinna być tam może taka tablica. Brakuje mi takich tablic, które by młodszym wskazywały, że to konkretnie w tym miejscu, to wtedy bardziej przemawia chyba, niż tak po prostu żył w Białymstoku. Pracował w Białymstoku. Tu znaczy gdzie? Gdzie? No właśnie. No nie wiadomo gdzie. No. A tutaj jest ten konkret. No nie mamy tego szacunku do takiej substancji, która trwale wiąże pewnych ludzi z naszym miastem. Tak, i podaje jakby tą genezę, tą tkankę, to korzenie. Bardzo to ułatwia się potem historykom, przewodnikom. Tak, tym bardziej. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o może nie wydarzeniach tylko i wyłącznie historycznych, także o współczesności i przyszłości, ale te tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia tego roku powodują, że no i takie refleksje trzeba również snuć i przedyskutować. Nie powinniśmy być zaskakiwani, chociaż lepiej, żeby nigdy oczywiście takich nie było sytuacji, ale pewne rzeczy trzeba planować. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wydarzeniach sprzed 24 laty, czyli z 1986 roku. Dokładnie 26 kwietnia miała miejsce olbrzymia tragedia. O przyczynach tej tragedii będę rozmawiał z naszym gościem, profesorem Ludwikiem Dobrzyńskim z Uniwersytetu w Białymstoku, który także pracuje w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku. Jedynym ośrodku atomowym, który jest w naszym kraju, w związku z tym jest dobrze zorientowany w tych wszystkich wydarzeniach i skutkach tego wielkiego wydarzenia. Ale panie profesorze, spróbujmy na początek powiedzieć, czy dzisiaj wiemy już dokładnie, co doprowadziło do tej wielkiej katastrofy? Tak, wiemy i na tę katastrofę złożyło się cały szereg czynników. Czynnik czysto techniczny, to znaczy reaktor, który miał w sobie wbudowane niebezpieczeństwo i właściwie konstrukcja jego była tego rodzaju, że cała odpowiedzialność za prawidłowe działanie reaktora spoczywała na załodze, co jest w zasadzie najgorszym rozwiązaniem. Druga sprawa to był splot czynników społeczno-politycznych, a zatem zbliżający się 1 maja i wtedy, kiedy podejmowano tak zwane czyny społeczne, to właśnie na ten czas zaplanowano zrobienie eksperymentu, który polegał, czy dotyczył tego, żeby sprawdzić, czy w momencie zaniku napięcia pompy, które tłoczą wodę i chłodzą rdzeń, czy będą działały na skutek jeszcze bezwładnego ruchu turbiny turbogeneratora. Ten eksperyment zaplanowany dosyć wcześnie rozpoczął się z opóźnieniem już przy wielogodzinnym wyłączeniu pewnych systemów takich zabezpieczających. No i na skutek czysto już dalej technicznych sytuacji został reaktor wprowadzony w stan niestabilny przy niskiej mocy i nastąpił gwałtowny wzrost tak zwanej reaktywności reaktora, który spowodował następnie wybuch, z tym, że od razu uprzedzam, że to nie był wybuch typu jądrowego, tylko klasyczny chemiczny wybuch. Porozmawiamy o samym reaktorze, bo też był on przedziwny. Reaktor kanałowy wysokiej mocy RBMK, rzadko spotykana konstrukcja w świecie. Można powiedzieć, że swego rodzaju eksperymentalny był to twór do pewnego stopnia. Nie do końca był sprawdzony, nie do końca wszystkie systemy były zanalizowane. To był rzeczywiście unikat w skali światowej.
Reaktor, którego konstrukcja spowodowałaby, że wszystkie inne kraje, które mają energetykę jądrową, nie dopuściłyby do eksploatacji tego reaktora. Tak jak wspomniałem, on miał w sobie wbudowane niebezpieczeństwo. On był pomyślany jako reaktor militarny tak naprawdę. Reaktor, który można rozbudowywać dzięki systemowi kanałowemu i w rezultacie gabaryty tego reaktora były tak duże, że zbudowanie wokół niego obudowy bezpieczeństwa, czyli rzeczy niesłychanie ważnej w każdym reaktorze energetycznym, tam było niemożliwe. Z tym, że może tutaj trzeba powiedzieć dwa słowa więcej. Po pierwsze, to, że ten reaktor był budowany dla celów militarnych, a był wykorzystywany dla energetyki cywilnej, z tego nie wynika, że ten reaktor był rzeczywiście kiedykolwiek wykorzystany do celów militarnych. On był przygotowany na to. Po drugie, konstruktor był świadom, że w momencie uruchamiania reaktora lub wyłączania reaktora w obszarze niskiej mocy reaktor potrafi zachowywać się w sposób niestabilny i dał technologiczną instrukcję bardzo porządnie opracowaną. Więc to, że doszło do tego rodzaju awarii, było wynikiem nieprzestrzegania tej instrukcji. Tam była kwestia tego eksperymentu, który trzeba było skończyć sukcesem, dlatego że się zbliżał 1 maja, trzeba było zaraportować najwyższym władzom i w związku z tym, gdy pojawiły się pierwsze sygnały wskazujące, że reaktor pracuje w niebezpiecznym reżimie, jak głosi wieść, obsługa reaktora wyłączała te sygnały alarmowe. Ja mówię jak głosi wieść, dlatego że to jest bardzo często podawane, że tak rzeczywiście było, ale ja spotkałem się co najmniej z dwoma osobami, które twierdziły, że to nie miało miejsca, że obsługa zachowała się w sposób profesjonalny. Natomiast popełniła błąd polegający na tym, że w momencie, gdy chciała wyprowadzić reaktor na większą moc, bo ta moc w pewnym momencie spadła i to dosyć niebezpiecznie, wysunęła zbyt wysoko i zbyt wiele prętów sterujących, prętów kontrolnych. I to spowodowało, że później rzeczywiście już reaktor zaczął zachowywać się erratycznie. Ten wątek militarny, panie profesorze, na czym polegało ewentualne militarne wykorzystanie tego typu reaktorów? Przypomnijmy, że te reaktory tam w Czernobylu miały mieć gigantyczną moc, 1 gigawata energii. Także to było też przedziwne, bo tak dużych skupisk energetycznych, energetyki jądrowej też się nie tworzy. Militarne zastosowanie jest związane z tworzeniem się plutonu podczas reakcji neutronów z uranem-238, który przeważa w paliwie. Przypomnę dla porządku, że większość reaktorów pracuje wykorzystując uran-235, a nie 238. I powstawanie plutonu jest w pewnym sensie taką uboczną reakcją. Ale pluton jest rozszczepialny, podobnie jak ten uran-235, w związku z tym może służyć do stworzenia broni jądrowej. Tyle tylko, że żeby ta broń działała, to musi być praktycznie tylko ten pluton-239 z bardzo małą domieszką pozostałych izotopów. To można osiągnąć tylko w jeden sposób, gdy element paliwowy w reaktorze pracuje stosunkowo krótko. To oznacza, że należy po krótkim okresie wyciągnąć element paliwowy, zastąpić go nowym w trakcie pracy reaktora. Czyli musi być specjalna konstrukcja reaktora, stąd ten reaktor kanałowy, który pozwalał to robić. Czyli Rosjanie stworzyli konstrukcję, która umożliwiała w przyszłości produkowanie paliwa do wytwarzania broni jądrowej. Ależ tak, oczywiście, to był chyba podstawowy cel, żeby na wypadek wojny mieć w każdej chwili możliwość produkcji plutonu, tego plutonu militarnego. No i doszło do tej katastrofy. Pręty te grafitowe, spowalniające, zanurzyły się zbyt szybko, dostała się woda i to wszystko wybuchło. Tam głównym problemem, który zrzutował na bezpieczeństwo, był taki korek grafitowy pod prętami sterującymi. To powodowało, że przy moderatorze grafitowym, jeżeli się chciało wyłączyć reaktor i wsuwało się pręty te sterujące w dół, to zamiast obniżyć reaktywność reaktora, ona chwilowo się podnosiła. I odwrotnie, prawda, przy podnoszeniu prętów w pierwszej chwili reaktywność spadała. Więc to powodowało właśnie tę niestabilność. Natomiast tutaj ze względu na to, że reaktor pracował najpierw na zwiększonej mocy, już poza reżimem technologicznym, gdzie nastąpiła deformacja elementów tych wszystkich bezpieczeństwa, to w momencie teraz dodania jeszcze reaktywności nastąpił jej gwałtowny skok. Woda, która używana była do chłodzenia, wyparowała, w związku z tym nastąpił wybuch pary,
A niezależnie gorąca para, reagując z koszulkami cyrkonowymi paliwa, wytwarzany był wodór, który w mieszance z tlenem też dał drugi wybuch wodorowy. I to jest dosyć istotna sprawa, ponieważ w mentalności czy w świadomości wielu ludzi jest, że to był wybuch tak jak bomba jądrowa. To był zupełnie innego rodzaju wybuch i skutki i techniczne, środowiskowe i z punktu widzenia również wielu lat później zupełnie mają się nijak do wybuchów jądrowych. Zaprotestowałem bardzo ostro przeciwko enuncjacjom TVN24, gdzie była mowa, że wybuch reaktora w Czernobylu był odpowiednikiem 500 bomb atomowych. Kompletny nonsens. To w ogóle bez porównania mniejsze efekty, bez porównania mniejsze efekty. Doszło do wybuchu. Jak powiedział pan, panie profesorze, ten reaktor był olbrzymi. Nie było tej wielkiej kopuły bezpieczeństwa. No i wszystko dostało się do atmosfery. Dostało się do atmosfery, przede wszystkim pożar wstąpił. No i ogromna ilość materiałów promieniotwórczych wyleciała już nie kominem przy normalnych takich emisjach, ile właśnie przez ten rozwalony dach. Trzeba było to szybko jakoś zasypać, zgasić i tutaj poświęcenie tych, którzy pracowali przy tym, strażaków, ludzi, których nazywamy dzisiaj likwidatorami, no było niebywałe zupełnie. Także ja nawet nie wiem, czy w innym kraju akcja tego rodzaju by przebiegła tak sprawnie, jak tam przebiegała. Ale ta akcja no, przebiegała dlatego, że mieliśmy do czynienia z reżimem. Ściągnięto mnóstwo ludzi, mnóstwo wojska, strażaków, jak pan powiedział, specjalistów. Zasypywano to z góry i piaskiem, i borem, i ołowiem, betonem. Różne cuda. Nawet wykopano fundament i zalano tam pod spodem, pod reaktorem, bo później się okazało, że te wszystkie paliwowe elementy jednak no, wydostały się także i w dół. Znaczy rzeczywiście stopiony został rdzeń i była obawa, że on się może przetopić przez płytę, na której spoczywa reaktor, ale to się nie stało. Gdyby to się stało, to rzeczywiście konsekwencje środowiskowe byłyby bardzo poważne, bo wtedy ten przetopiony rdzeń i elementy, które są w nim, produkty rozszczepienia, dostałyby się do rzeki i byłyby rozprowadzone po dużym terenie. 600 tysięcy ludzi użyto do usuwania skutków, bo to nie było tych pierwszych kilka dni, kiedy nastąpił wybuch tego reaktora. Ten proces usuwania trwał bardzo, bardzo długo. Do tych skutków tej awarii jeszcze trzeba dodać wysiedlenie tego miasta Prypiać. No w sumie wywieziono 130 tysięcy w dwóch rzutach. Ja muszę powiedzieć, że decyzja wysiedlenia pierwszej grupy była według mnie całkiem sensowna, ponieważ nie bardzo było wiadomo, jakie będą skutki. W wypadku drugiej grupy można było kontestować tę sprawę i raczej ten ruch nie był niezbędny. Skutki środowiskowe były bardzo poważne, bo las w pobliżu właśnie przestał istnieć, został ten czerwony czy rudy las, jak to woli. I mniej więcej w odległości kilometra od reaktora były takie dwie plamy, gdzie dłuższy pobyt w tym obszarze narażał ludzi na dawkę śmiertelną niewątpliwie, ale generalnie skażenia, które powstały w odległości kilkudziesięciu kilometrów czy kilkunastu kilometrów już nie były tak wielkie, żeby trzeba było podejmować tak drastyczne akcje, jakie tam podjęto. Mnóstwo tych promieniotwórczych izotopów dostało się do atmosfery. Więc rzeczywiście do atmosfery wydostało się bardzo wiele produktów i może zanim ja powiem o tych skutkach, może warto powiedzieć jedną rzecz. Energetyka jądrowa, cywilna, ja tylko o tej mogę mówić, bo tylko dla tej mamy dane. Energetyka cywilna to jest już ponad 50 lat. Katastrofa w Czarnobylu była jedyną katastrofą, w wyniku której zginęli ludzie. W żadnej innej nie było tego rodzaju skutków. Teraz pytanie, ile osób zginęło? Wokół tego jest ogromna liczba plotek najróżniejszych i mijających się silnie z prawdą. Bo przede wszystkim wśród tych likwidatorów 134 osoby zachorowały na ostrą chorobę popromienną. Z tych 134, 28 zmarło w krótkim czasie i w dużych męczarniach. Natomiast pozostałe 106 osób wyleczono. Z tej grupy 106 osób do dnia dzisiejszego zmarło 19. Ponieważ to jest mniej więcej te 19 na 106, to jest odsetek śmierci dla tych grup wiekowych. Dzisiaj trudno jednoznacznie powiedzieć, czy oni umarli dlatego, że statystycznie tak to wypadało, czy też to był skutek promieniowania. Niemniej jednak, jeżeli byśmy nawet powiedzieli, że to był skutek promieniowania, to do 28 trzeba dodać 19, mamy 47 ofiar.
Do ofiar należy dodać 9 śmiertelnych wypadków związanych z rakiem tarczycy. Tych raków tarczycy rzeczywiście zauważono około 5-6 tysięcy więcej ponad normę, ale tak jak mówię, śmiertelnych wypadków było 9. Rak tarczycy ma tę miłą własność, że jest dobrze wyleczalny, więc nie jest generalnie tak bardzo groźny jak inne odmiany nowotworów. I na przykład wiemy, że białaczki pojawiają się najpierw, osiągają apogeum mniej więcej po jakichś 7-8 latach od chwili silnego napromienienia, potem już ta liczba przypadków zanika. Jeśli chodzi o guzylitę, to te rozwijają się długo, 20, 30, 40 nawet lat, z tym, że ponieważ nowotwory nie mają żadnego takiego markera, który by wskazywał na źródło, czy to jest wywołane promieniowaniem, czy czymś innym, no to oczywiście, jeżeli u kogoś stwierdzimy nowotwór po 30 latach, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy przyczyną było promieniowanie, czy nie. Tutaj w wypadku Czarnobyla mamy absolutnie jednoznaczne dane. Nie zanotowano ani wzrostu białaczek, ani do dzisiaj wzrostu guzów litych. Także tutaj można powiedzieć, że nie ma co przewidywać, że w przyszłości jeszcze coś się zdarzy. I ja skorzystam z okazji, żeby powiedzieć radiosłuchaczom, że tak się składa, że promieniowanie jonizujące jest stosunkowo słabo kancerogennym czynnikiem, a nie silnie kancerogennym, jak ludziom się wydaje. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, ile na przykład nad Białystok, bo było wtedy, pamiętam, bardzo ciepło, był 1 maja, były pochody, ile tego wszystkiego napłynęło tutaj do nas? Zarówno nad Białymstokiem, jak i nad Warszawą zanotowano silnie wzmożone promieniowanie. Ale silnie wzmożone promieniowanie, póki nie dostanie się do organizmu odpowiednią drogą, to w zasadzie nie wiadomo, co się będzie działo, prawda? Poza tym Białystok i Warszawa były stosunkowo mniej narażone, bo okazało się najbardziej na Śląsku, największy. Bo to zależało od wiatrów, później opadów, prawda, deszczu. Tak. Ale tam w Świerku macie odpowiednią aparaturę i na pewno to odnotowywaliście. Momentalnie, jak nastąpił tam wybuch, to wkrótce po tym rozdzwoniły się wszystkie systemy alarmowe, co zaowocowało zresztą odłączenie nam telefonów. Także to pierwsza reakcja. Ale trzeba powiedzieć, że tak rzeczywiście było. Natomiast instytucją numer jeden, która zanotowała wzrost radioaktywności powietrza, było Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie i ono robiło pierwsze analizy tego, co się dzieje i co się dziać może. Podjęło bezprecedensową w skali światowej wówczas akcję podawania płynu Lugola. Bardzo szybko, w ciągu 3 dni chyba już rozprowadzane pastylki czy płyny. To Amerykanie nas nadzwyczaj za to chwalili. Tak dla porównania, w Rosji zaczęto podawać te pastylki gdzieś chyba w miesiąc dopiero po awarii, co zupełnie było bez sensu już wtedy, bo wtedy chodzi przecież o zablokowanie tarczycy, żeby tarczyca nie przyjmowała jodu. Teraz niektórzy twierdzą, że i nawet ta decyzja w Polsce była zbyt spóźniona. Po pierwsze, nie mogła być szybsza, bo to już trzeba zorganizować. Naród, który ma kilkadziesiąt milionów ludzi. Więc po pierwsze trudno, żeby była szybsza. Po drugie, dzisiaj wiedząc o tym, jakie były dawki nawet na tarczyce w Polsce, można powiedzieć, że to było niepotrzebne. Ale to dzisiaj wiemy. Wtedy tego nie było wiadomo i to, że podjęto tę decyzję, to było niezwykle szczęśliwe. Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Polska, która przecież była wtedy też krajem komunistycznym, z całym pięknem reżimu, była krajem, w którym informacja prawdziwa bardzo szybko przebija się do ludności. No ale niektórzy twierdzą, że też zbyt późno została ogłoszona, że władze na przykład nie odwołały tych pochodów pierwszomajowych. Też takiej decyzji nie podjęto. Nie, no oczywiście, że można w ten sposób mówić, no, ale trzeba troszeczkę pamiętać, jakie były ówczesne realia, żeby biuro polityczne, prawda, Komitetu Centralnego, żeby podjęło jakąś decyzję, to musiało minąć trochę czasu i narady, które się odbywały i które doprowadziły właśnie do tego, że dano publiczną informację o tym, że był wybuch, że prawda, coś się złego dzieje, to był w ciągu chyba 36 godzin tak naprawdę po naradach nocnych, po bardzo silnych naciskach przedstawicieli CELOR-u, między innymi profesora Jaworowskiego, który był tutaj taki spiritus movens wówczas i zresztą do dzisiaj jest jednym z najwybitniejszych ekspertów od spraw Czarnobyla. Mnie się wydaje, że po prostu szybciej się nie dało tego zrobić, bo no, trzeba było przełamać ten pancerz czynowników partyjnych, którzy chcieli zawsze utajnić każdą informację, która źle brzmiała, która mogła w ich optyce zagrozić ustrojowi, nawet kosztem zdrowia ludzi.
Ale to się udało zrobić i tego się nie udało zrobić nigdzie indziej tak szybko. Znaczy, ja nie mówię o krajach zachodnich, prawda, ale mówię o krajach socjalistycznych. A jak te urządzenia zaczęły działać? To o ile to było więcej? No, to były czynniki rzędu 1000, także to były bardzo poważne. Z tym, że ponieważ zawsze podawane jest to w Becquerelach, prawda, które mówią o aktywności, trzeba jedną rzecz wiedzieć, mianowicie liczba rozpadów na jednostkę czasu, czyli na powiedzieć liczba cząstek promieniowania jonizującego powstających w jednostce czasu, niewiele jeszcze mówi o tym, jakie one mogą mieć skutki biologiczne. Otóż każdy człowiek, czy lubi, czy nie lubi, jest w każdej sekundzie narażony na 15 tysięcy cząstek promieniowania jonizującego dochodzącego z kosmosu, z Ziemi, z jego własnego ciała. I jak widać, większość ludzi dożywa sędziwego wieku. Więc to nie jest tak, że każda cząstka promieniowania jonizującego to już należy panikować. Teraz na świecie, jak przejeżdżamy z jednego miejsca na drugie, to poziom promieniowania naturalnego potrafi się zmienić ponad stukrotnie. Jeżeli w Polsce, pomijając procedury medyczne, my dostajemy w pewnych jednostkach, ale rocznie, powiedzmy około 2,5 jednostek, to są miejsca na świecie, gdzie mamy do 700 nawet, prawda, czy 200 kilkudziesięciu. I tam, gdzie ludzie dostają te wysokie dawki, wcale nie chorują częściej, bardziej dotkliwie niż my w Polsce. Nawet w Polsce, przyjeżdżając powiedzmy z Wrocławia do Krakowa, mamy 3-krotną różnicę poziomu promieniowania. Także trzeba mieć świadomość, że nasz układ immunologiczny jest przystosowany do reperowania uszkodzeń, między innymi wywołanych promieniowaniem jonizującym. Także same becquerele niewiele mówią. Do tych becquereli trzeba dodać jeszcze, jaki to jest rodzaj promieniowania, czy to jest promieniowanie alfa, beta czy gamma, promieniowanie, które jonizuje silniej lub słabiej. A jak już się nawet i to wie, to później jeszcze zależy wszystko od tego, czy człowiek został w całości naświetlony, w jakim tempie został naświetlony, ponieważ każda reperacja uszkodzenia wymaga czasu i układ nasz reperacyjny też nie działa błyskawicznie, tylko prawda, musi mieć dany pewien czas. Także jest cały szereg czynników, które ostatecznie decydują o tym, że powstają w naszym ciele komórki zmutowane. Ale to jeszcze nie koniec historii. Komórka zmutowana wcale nie musi się przerodzić w komórkę nowotworową. Może, ale nie musi. Także jak to się wie, to tak troszkę trzeba patrzeć, powiedzmy, bardziej racjonalnie. Ale to przerażenie było, no, jak zobaczyliście, 1000 razy. Przerażenie było przede wszystkim związane z tym, że po pierwsze nie było wiadomo, co się stało w pierwszej chwili, po drugie nie było wiadomo, jaki będzie rozwój. Więc oczywiście trzeba było zacząć śledzić, co się dzieje. Z tym, że ci, którzy właśnie potrafili możliwie szybko zrobić analizę składu pierwiastkowego, czy izotopowego dokładnie tego, prawda, opadu, który powstawał, no szybko się zorientowali, że to musiał być wybuch reaktora, bo jest pewna różnica między składem izotopowym po wybuchu jądrowym i po wybuchu reaktora. No i dostały się do atmosfery, także później do gleby, różnorodne pierwiastki. Kiedy te efekty Czernobyla, już te izotopy znikną jak gdyby? No więc z tych izotopów w tej chwili najbardziej takim problematycznym czy trudnym jest CES-137 i w mniejszym stopniu strąd-90, którego było po prostu kilka razy mniej. To dyfunduje do gleby, oczywiście część jest rozprowadzana ciekami wodnymi, z tym, że to się dzieje powoli i okres połowicznego zaniku dla CES-137 jest około 30 lat. Więc łatwo sobie policzyć, że gdyby on się utrzymywał na powierzchni całkowicie przez cały czas, to jego skutki byłyby no jeszcze przez, prawda, co najmniej 100-200 lat widoczne. No tak nie jest, on wnika w gleby, w coraz głębsze warstwy. Później się pojawia na skutek, powiedzmy, ciągnięcia z gleby tego CES z powrotem przez niektóre rośliny, między innymi niektóre rodzaje grzybów. Z tym, że znów, no, nawet jeżeli te grzyby mają jakąś aktywność, to też nie należy przesadzać, bo biorąc pod uwagę dawki, które mogą być dla człowieka szkodliwe, to by trzeba było się tych grzybów najeść, no, parę kilogramów naraz. No, myślę, że nikt aż takiego apetytu na grzyby nie ma. Zbudowano tam taki olbrzymi sarkofag. Na ile jest on bezpieczny? Na ile trzeba będzie go przekonstruować? Ten sarkofag, budowany bardzo szybko, on dzisiaj już zaczyna technicznie się starzeć. Ale jest budowany nowy, francuski, o bardzo zresztą specyficznej i interesującej technologii, który będzie niejako naciągany
na starą konstrukcję i zabezpieczy ten reaktor już na, mam nadzieję, dobrze ponad setkę lat, czyli czas, w trakcie którego aktywność również wewnątrz spadnie na tyle, żeby już dalsze obawy były znacznie mniejsze. Nie da się niczego z tym zrobić więcej, to po prostu musi chyba pozostać już na ziemi jako taki pomnik nieszczęścia, o który no, trzeba będzie przez cały czas dbać i sprawdzać, czy ten beton nigdzie nie przepuszcza i ewentualnie reperować jakieś uszkodzenia, ale który z biegiem czasu będzie coraz mniej straszył. Natomiast same reaktory RBMK zostały jeden po drugim wyłączone. Mnie się wydaje, że można śmiało powiedzieć, że Czarnobyl to jest historia. Można zapytać się, a co z innymi reaktorami pracującymi na świecie? Odpowiedź jest taka, no człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Niezawodność reaktorów jest niewiarygodna. Wbrew znowu potocznym opiniom, reaktory są najbezpieczniejszymi technicznie urządzeniami, jakie człowiek produkuje. Konstruktor współczesnego reaktora musi udowodnić, że awaria związana z przegrzaniem rdzenia nie ma prawa się u niego zdarzyć częściej niż raz na 100 tysięcy lat pracy. To nie oznacza, że jutro się nie zdarzy, tylko mówimy o prawdopodobieństwie. Ale nie ma żadnej konstrukcji innej, która by musiała tak wyśrubowane normy spełniać. To jest trybut dla właśnie kwestii no, komfortu psychicznego ludzi. Więc wydaje się, że tutaj nie ma powodu, żeby odczuwać jakiś specjalny dyskomfort związany z reaktorami. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj o Czarnobylu, bo mamy rocznicę właśnie tego tragicznego wydarzenia z 1986 roku, a rozmawiałem o tym z profesorem Ludwikiem Dobrzyńskim z Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku koło Warszawy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Tajemnice naszych czasów. Tajemnice naszych czasów. Pięćdziesiąta czwarta rocznica zakończenia II wojny światowej. Dzisiaj właśnie o niej będziemy rozmawiali. Profesor Krzysztof Filipow, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku. Witam. I dr Tomasz Wesołowski, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam Państwa. To kto wygrał w tej wojnie? Bo szczerze mówiąc, to nikt tak naprawdę. Bo tak duże zamieszanie jest, że trudno podług tej współczesnej wiedzy, tych informacji, które do nas dotarły, orzec no, jednoznacznie, kto zwyciężył. Tak naprawdę to zawsze zwycięzcą jest ten Przegrady, bo okazuje się, pierwsza wojna światowa nauczyła, że najbardziej ci, którzy mieli zyskać, to stracili, a druga wojna światowa pokazała, że podział świata, Europy na dwa bloki skończył się no, tragicznie, przynajmniej dla teoretycznych zwycięzców, czyli naszej Rzeczypospolitej. To te dwa bloki wskazują, kto wygrał II wojnę światową. Związek Sowiecki, państwo przed II wojną światową izolowane na arenie międzynarodowej, które kończyło, mimo koszmarnych, ogromnych strat, II wojnę światową w obozie zwycięzców, budując przyszły nowy blok. A drugi zwycięzca to państwo samoizolujące się, uśpione imperium, Stany Zjednoczone, które dzięki zaangażowaniu w II wojnę światową również włączyły się aktywnie do rozgrywki międzynarodowej, również budując własny wielki blok polityczno-wojskowy. To te dwa państwa są wygranymi, a reszta, cóż, są zwycięzcy połowiczni. Francja czy Wielka Brytania, upadające imperia kolonialne, których zmierzch świetności miał nastąpić już niedługo po wojnie. I pewnie do połowicznych zwycięzców należałoby zaliczyć również Polskę, formalnie znajdującą się w obozie zwycięzców, a w rzeczywistości podporządkowaną jednemu z tych zwycięskich mocarstw. Myśmy się tak naprawdę po tej II wojnie światowej znaleźli w sytuacji Włochów po pierwszej, którym obiecano w 1915 roku, prawda, zdobycze terytorialne. Przyłączyli się, zwyciężyli i zostali z niczym. Polska znalazła się dokładnie w takim samym, nie była już podmiotem politycznym. Potrzebny był żołnierz, który walczył. Przypomnę tylko, że jest ponad 400 tysięcy oficjalnie żołnierzy, którzy walczyli na frontach II wojny światowej. Wbrew pozorom, ci, co szli ze wschodu, a nie zdążyli do Andersa, to wcale nie była dla nich najkrótsza droga. A ci, którzy szli z zachodu, to nigdy tak naprawdę nie doszli. Pamiętam na początku lat 90. taką dyskusję ze starymi pułkownikami jeszcze żyjącymi wówczas w Londynie, kiedy powiedziano, a wy tu macie Republikę Bananową praktycznie, ten dawny PRL
Powiedziałem jedno, a to może trzeba by tych żołnierzy zabrać, to by nas tak nie zgnoili wszystkich w tym momencie, bo stanowiliście realną siłę. I taki błysk wokół starego dwójkarza z wywiadu przedwojennego mówi, a wie pan co? A chyba pan ma rację. Do tej kwestii wrócimy. Teraz proponuję, byśmy posłuchali audycji Stanisława Poznańskiego, Biało-Czerwona nad Berlinem. Bohaterem tejże audycji jest pan Antoni Jabłoński z Suraża, który właśnie w Berlinie w 1945 roku 8 maja był. Tajemnice naszych czasów. Też w Berlinie. O, kolumna zwycięstwa stoi w Berlinie. Bateria nasza, dowódca dywizjonu, znaczy taki ruski Polak był, znaczy Dubicki. Ruski Polak, ale w stopniu był lejtynanta, jak przyszedł do wojska naszego, bo nasz brakowało oficerów to dzień, znaczy ruskich Polaków. Z dawnych lat, znaczy byli w niewoli, dzieci w wojsku ruskim służyli. Byli oficerami, dużo u nas było. I też w Berlinie. Wojenny bilet Jabłoński. Antoni tak, Iwanowicz. Z ruskiej armii wsiadł do Polski. Tutaj ma pan podziękowanie za Berlin od samego Stalina. Tak. No, odznaczeń pan tutaj ma co niemiara. A ile szkoła porozbierała lany. Pięcioro dzieci chodziło do szkoły, zanosili. A ile obcych szkół przyjeżdżali do mnie. Jakieś pamiątki trzeba dać. Tych medali jest tutaj sporo. Tylko renta błaga. Te, co chodzili, rabowali, oni większe mają. To wszystkiego, że noga, ręka jest jeszcze i głowa. Ile padło naszych? Jak zdobyli Berlin, to nas padło 40 tysięcy. A 42 tysiące rannych. Już po wojnie obliczono. Ile pan ma lat? 18 rocznik. Ruskie zajęli nas, bo Niemiec zajął, wycofał się, Białystok zajął, po nim wycofał się, bo Niemiec, Hitler się podzielili Polską, aż do Bułgalaci dla Sowietów dano było, a za Bugiem byli Niemcy. To Niemcy po nim się wycofali się za Bug, a weźli Ruskie i zajęli nas. A powitania, wyszli Żydzi z chlebem, witali, przyjmowali Ruskę, znaczy armię, bo to kawaleria przyjechała, konnami naprzód przyjechali, rozwiedka. To byli naszych kilka znaczy, takich przedstawicieli, wyszli, witali ich z chlebem znaczy, i z solą. Czterech leśników wywieźli, naczelnika poczty i kilka takich zwykłych rolników bogatszych. Ja miałem iść już w 1939 roku do wojska polskiego, Białystok, 14 dach zdany był. I mam jeszcze dokumenta, matka przynosiła. No i ten z te dwa roczniki, 18 i 19, wzięli do ruskiej armii, ruskie przyszli. Na obuczkę mówili. Na szkolenie. 5 lat przeszło. Służyłem tam znaczy, w ruskiej armii 118 pułk artylerii. 21 czerwca Niemcy uderzyli na Związek Radziecki. I nas rzucili na front Bransk. Z Niemcem się spotkali w branskich lasach. Bransk, po nim Penza, Arol. Zostałem radny. I przewieziony do Ulianowska, do szpitala polowego, tam nad Wołgą. Leżałem tam 4 miesiące. Później już Stalin dał rozkaz, że Polaków z frontu zdjąć, bo zdaje się do Niemca. To już w ten czas z naszych wojsków porobili stroj bataliony. Pracowałem w Ulianowsku za Wołgą w wojennej fabryce. Szła produkcja broni, amunicji tam za Wołgą. Fabryki byli na czym. Później już na zimę wywieźli nas na Ural, miasto Złote Usta. Tam pracowałem w hucie, z frontu ten złom wieźli, wszystko tam topili, na nowe pociski szło. Rozkaz wyszedł w 1943 roku, że formuje się Wojsko Polskie na ziemi radzieckiej, że pójdziemy inaczej wyzwalać ojczyznę Polskę. Komisja była w Czelabińsku, już 20 km dalej, zostałem przyjęty. I jechaliśmy, musi za 2 tygodnie, aż Sielcem. Przyjechaliśmy tam do lasu, wprowadzili nas, tam rzeka Oka, tak jak to mówią, Wisła szeroka, głęboka. Komisja przeszła już, znów zostałem przydzielony do artylerii polskiej, pierwszego pułku artylerii imienia Tadeusza Kościuszki, dywizja. Pod Lenino, paskudne tereny, Niemiec był na wzgórzu, na polach, a my musieliśmy nacierać przez bagna. Rzeka Mireja płynęła, czołgi nasze szli do natarcia, grzęźli w tych bagnach. Nas zginęło w ten czas za 2 dni
3000 zginęło, znaczy poległo, a 2200 rannych zostało. U nas taka młoda byli chłopcy po 17 lat, po 18, za 4 niechciwe się porobili, zobaczyli te całe strzały w nocy, te rakiety, wszystko. To ja to byłem jeszcze na ruskiej froncie, to trochę przyzwyczajony bym. Wlezli, patrzamy na tym rżyskach niemieckich leżą, Sowietów nabity, tylko watowików pełno leżą, nieposprzątane, nic, znaczy ruskie żołnierze, to przedtem nacierali dwa razy, nic nieposprzątane, leżało to. I Ślące zachodzi, rozkaz dali, wycofujemy się, znaczy nasza dywizja, znaczy ponieśli mi duże klęskę, straty, wycofujemy się, znaczy, że jeli Rosjanie, zaraz znowu byli z boku. U nas był ojciec, który miał w piechocie dwóch synów, się dowiedział, że jego syn zginął pod Lenina. On był w artylerii u nas, poszedł szukać i też zabity został, znaczy tam. Tak. Bez całej zimy byliśmy niedaleko od Katynia, 17 kilometrów my staliśmy. Od nas jeździła komisja, znaczy tam. No co tam, mówili, że to Niemcy pobili. No bez całej zimy byliśmy i już na wiosnę zdaliśmy rozkaz, że już będziemy przekraczać polskie granice. I do przodu, tu w kierunku na Kijów i Równo. Pierwsze granice przekraczaliśmy Równo. Kowel, Helm Lubelski, wyzwoliliśmy Majdanek, znaczy zdobyliśmy Pragę, Jabłonne. Forsowanie będzie na Warszawę, znaczy z pułku jedna kompania już forsowała Wisłę. To tylko 7 się zostało, obstrzelali Niemcy, znaczy poszli na tylko 7. I to oni się dostali do niemieckiej niewoli, znaczy te, co żywe byli. A my już mieliśmy wjeżdżać na most, artyleria nasza, na dwóch oficerów na motorach zalecieli dla nas, a już mieli wjeżdżać. I mówi, zawracajcie, uciekajcie, działa, stawiajcie za budynki, znaczy, bo mówi, powstanie w Warszawie. A tam szczelanina, czekamy, grają, znaczy, artyleria. Ale most stał? Stał, jeszcze. Pan widział? A jedyś mieli wjeżdżać na most. Nie, opowiadał kiedyś czołgista, tylko wtedy tego nie można było puścić, że czołgi polskie mogły przejść. I wrócili się? Tak. A no widzi, tu my też mieli wjeżdżać, o, parę metry tylko na most mieli wjeżdżać. A most stał, zbadali, że nie podminowany, znaczy saperzy zbadali, że może być podminowany. Co się mówiło? Zrazu nic nie mówili, że tam powstanie wybuchło, tylko znaczy myśleli, że znaczy wojska nasze weszli tam, a po nich znaczy oficerowie polityczni mówią, że to powstanie wybuchło. Wzięliby w Warszawie, panie, żeby nie te powstanie było, wzięliby żywkiem Warszawy, bez żadnych zniszczeń. Paliła się tylko Warszawa i zrywali, a my mieliśmy punkt obserwacyjny na Pradze, prawosławna cerkiew jest nad Wisłą, to my w tej... Z artylerii mieliśmy punkt obserwacyjny, na lornetkach patrzali, chodzili, Niemcy podpalali na czym te bloki, na czym miotacze ognia. Wojsko by poszło i poszło by. A czemu Berlinga znieli generała? On był dowódcą naszą. Jego wtedy znieli? A to. Staliśmy na miejscu, paliła się na Warszawa dzień i noc, tylko zrywy, wybuchy było. A 17 stycznia rozkaz, znaczy Warszawę brać. Wisła została zamarnięta, a my nie nacierali z Pragi, tylko nasze dywizje rzucili na Kalwarię górę. Tam lasy sięgali do samej Wisły, ściągnęli wojska. To w ten sposób Niemiec się wycofał bez żadnych bojów na Warszawie. Od północy trzecia dywizja, a my od południa. Piechota przez lody przeszła, bo była zamarznięta Wisła, ale nas jeszcze musieli dla artylerii, dla czołgów w nocy mosty budować. I to Niemcy w nocy bombardowali nas, znaczy w kierunku Bydgoszczy my nacieraliśmy. Też palił magazyny w tej Bydgoszczy. Nie mógł, znaczy, pozabierać to wszystko. Gdzie jakie magazyny żywnościowe, podpalał i uciekał. To tam piechota nasza, to badali się, że wódka jest w magazynach. Jak piechota, nie wiem, to bez ogień chodzili i wynosili skrzyniami wódkę, a magazyny się palili. I dotarliśmy aż w kierunku, znaczy, wała pomorskiego. Ruskie wycofali się, a nam dali. Widzieli, że tam wał pomorski, no bunkry są. A my też nic nie widzieli. Żadne dowództwo nam nie powiedziało, cholera. Tylko te wioski my zajęli, patrzami Niemcy, te ruskie wycofali się, bo tam byli.
Tam z chatów oni powynosili wszystkie z szafów lachy. Patrzymy pobitych tych Niemców na ogrodach leżą. Fajne panny nasze, poszczelane leżą. Kurde. Ruskie, no, strzelali tych cywilów, znaczy Stalin rozkaz dał, znaczy bydło w stajniach ryści, kurna, my tam karmili, świni, wszystko bili, znaczy jedli. No już forsowanie Odry i szturm na Berlin. Na wiosnę ta Odra rozlana, nie wiadomo, gdzie, znaczy głębina jest, cholera, i trzeba było forsować tę Odrę. Tak, to byli losy nasze. 27 byliśmy już na przedmieście Berlina. Przed Berlinem w tych lasach takie daci niemieckie byli, znaczy letniska. No, wjechaliśmy już do Berlina, już obszczelali nas CKM w Niemczech. I rozkaz dostali, znaczy chować działa za bloki, znaczy. I dom po domie, kurna, trzeba było zdobywać. 3 dni nie jedliśmy. Nie chciało się jeść i nie było co. No, już mecz po meczu zdobywali te budynki, znaczy piechota ginęła, piechota. Politechnika była niemiecka, tak, we 200 metrów w te strony ulicy, na rogu stojała. Trzeba było zdobyć na nasze piechoty. Co wyśle dowódca batalionu piechoty, kompanie, partner zdobyli, a jeszcze tyle trzeba zdobyć. Granatami zarzucają, ten co dał rozkaz wysadzić w powietrze, znaczy w ten poszli do przodu. Ten Berlin był skopany, że czołgi nasze nie mogli iść, znaczy barykady, tramwaje, pozagradzane ulice, tak, że... Na pierwsze swoje linie nie mógł Niemiec Hitler dla swoich żołnierzy dowieść amunicji. To z samolotów na spadochronach rzucał na wisienie na drzewach. No z pierwszego na drugie już nasza bateria była szturmowa, gdzie CKM gra, z artylerii musieli bić, znaczy tam na te piątra. A my nas, telefonistów, radzistów, amunicję pomagamy dla artylerii nieść skrzyniami. Obsługa działu pcha, a my musimy nieść tę amunicję. Zdobyliśmy kilka, znaczy tamte tych ulic. Patrzymy, błyszczy się, czy to kościół, czy co, wysoki. Artyleria nasza, znaczy też obszczeluje, znaczy to punkt obserwacyjny niemiecki, bardzo wysoki, bo to widać, kurde, 70 metrów wysokości to. Dowódca mówi, to jest, mówi, kolumna zwycięstwa, znaczy komunę paryską pobił. I na to zwycięstwo pobudowana została kolumna zwycięstwa w Berlinie w środku. Na środku ulicy, a ulica jakieś 50 metrów szerokości, z tej strony przejeżdża, z tej strony, a z prawej strony, bo my od morza nacierali na czym. Park zaraz przy boku z lewej strony, a tu bloki stoją. Dowódca mówi, chłopcy, zajmę ten punkt obserwacyjny w nocy. Kto na ochotnika? Nas się zgłosiło 4, a dowódca 5. Przylecieli bez ulicy, między tymi blokami wpadli na te ulice główne. Wpadli, a jeszcze ciemnowato było. Patrzymy przy tych kolumnie stoją, działa przecież lotnicze niemieckie. Obsługi nie ma. Uciekli. Weszliśmy do środka. Telefonów do góry lecą. Przez drzwi musisz z 15 sztuk. Na te wieże tam. No, punkt obserwacyjny. I kazał przeciąć dowódca na czym. Schody żelazne kręte dookoła telefony. Mówi przeciąć. Będą lecieć na sprawdzenie linii. My poprzecinali te telefony. I znowu się schowali pod schody te żelazne. Ale nikt nie leci paczami. Ten czas już pójdziemy, znaczy zobaczymy. Wejście na górę. A w głowie człowiek głodny, chłodny, ledwo wlazł po tych schodach na górę, w głowie się kręciło. Słabe już byli. Weźliśmy tym patrzami, aparat znaczy niemiecki, tam się został jeden, spojrzeli, ale Niemiec jeszcze z Berlina, z ciężkiej artylerii, bieje w kierunku naszych wojsk tutaj. Pociski lecą już. Z leziem, bo jeszcze pocisk zaczerpi nas, znaczy te wieże. Widniało. Godzina 8, wyszedł dowódca, mówi chłopcy, Niemcy broń składają się na ulicy, wojska nasze przyjmują. Mówi, chłopcy, zawiesim flagę polską. My mieliśmy wczoraj radostację plachta taka, pół białej, pół znaczy czerwony. Jak radostację rozkładamy, żeby swoje samoloty nie zbombardowali, znaczy na pierwszej linii, znaczy czasem. Żeby widoczne było dla naszych samolotów. To nie wolno użyć spadochrony, wiesz, amarantowe, znaczy białe na tych drzewach, które on rzucał amunicję, znaczy żywność w tym parku. Poszli, ściągnęli, wycięli te brety, jakieś 3 metry, znaczy, i tym niemieckim telefonem szyni, co to leżał po schodach, wycięli, żewców wycięli tam w tym, o, i wszystko weźliśmy na górę, znaczy tam, widać cały Berlin maczami, a pali się ten Berlin, a tam na tym kolumnie zwycięstwa anioł stoją, 3-metrowa figura, wylazł tam, byli, znaczy, schody,
i tam przymocował do tego anioła flagę polską. Znaczy, no. Bogini zwycięstwa chyba, Nike. To, tak? No Nike, no to kolumna zwycięstwa, Nike. To. Przymocował tam do tej ręki, na tym kiju tam tę flagę i zeszedł. Wszyscy zapłakali, znaczy, że przeżyli wojnę. Pocałowali się, znaczy ubijali się. Nadaliśmy audycję Stanisława Poznańskiego zatytułowaną Biało-czerwona nad Berlinem. Jej bohaterem był Antoni Jabłoński z Suraża. Tajemnice naszych czasów. No właśnie, teraz może pociągnijmy. Przypomnę, naszymi gośćmi są profesor Krzysztof Filipow, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku i dr Tomasz Wesołowski, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Czy gdyby armia Andersa nie opuściła terenów Związku Radzieckiego i przeszła ze wschodu do Polski, czy mogłaby się sytuacja naszego kraju inaczej ukształtować? Jak panowie sądzą? Nie było takiej możliwości, tak wbrew pozorom. To było wyreżyserowane od samego początku. Anglicy chcieli mieć armię polską u siebie, na własnym froncie, a Stalinowi to było jak najbardziej na rękę. Przecież to, co proponowano, znaczy Anders został zupełnie przypadkowo przecież głównodowodzącym, bo nie znaleziono Stanisława Hallera, który skończył przecież wiadomo gdzie, który miał być dowódcą tej armii. Boże, tutaj, przypomnijmy, gdzie zginął. Katyń, tak, rozstrzelany. I armia, która tworzyła się, szybko była przeniesiona, zaczęto od specjalistów lotnictwa, broni pancernej. Jak oficjalnie propaganda sowiecka potem mówiła, że dla zabezpieczenia szybów naftowych, prawda, na Bliskim Wschodzie, a tak naprawdę polski żołnierz był potrzebny na froncie bliskowschodnim, później no już w kampanii włoskiej. Nie zupełnie inaczej. Nie było szans. Reszta tych zesłańców, która została, nie zdążyła do armii, bo nie ma co się oszukiwać, że tam tych politruków to przecież można było na palcach policzyć, wysłanych, znaczy jak to mówiło się popularnie, fajtonku, pełniących obowiązki Polaków. Tak. To była garstka tak naprawdę tych politruków. Reszta to był szary, biedny żołnierz, który walczył za ojczyznę. Nawet nie mówię pan teraz już o dywizji kościuszkowskiej. Tak, w tym momencie tak, oczywiście. Jeżeli już tak puszczamy wodze fantazji, zastanawiamy się na ten temat, co by było gdyby, no to należy zadać sobie pytanie, czy w warunkach frontu wschodniego pod opiekuńczymi, w cudzysłowie, skrzydłami Armii Czerwonej, armia Andersa w takiej formie, jakiej została sformowana, mogłaby funkcjonować? I odpowiedź nasuwa się, że raczej nie. Dlatego, że była to zbyt formacja, zbyt realna siła, z kadrą oficerską złożoną z tak naprawdę przedwojennych oficerów. Armia Czerwona nie miałaby takiej kontroli nad armią Andersa, jaką miała później nad Ludowym Wojskiem Polskim, przydzielając tych swoich oficerów kadrę polityczną, sprawując nadzór nie tylko powiedzmy operacyjny czy taktyczny, ale również polityczny. Takiej kontroli politycznej nad armią Andersa najprawdopodobniej rozciągnąć by się nie dało i warianty były w takiej sytuacji najprawdopodobniej dwa, to znaczy albo ta armia zostałaby równie szybko rozbrojona i internowana w przypadku jakichkolwiek niepokojów wewnątrz, albo też zostałaby skierowana na jakieś koszmarne kierunki frontu, gdzie zostałaby wykrwawiona, tak jak wykrwawiały się korpusy i dywizje Armii Czerwonej. Wystarczy spojrzeć, że przecież jeżeli ten, w momencie, kiedy armia polska wyszła stamtąd, błyskawicznie nagle się okazało, że jest Związek Patriotów Polskich, są ludzie, którzy tworzą następną armię, co było z politycznego punktu widzenia dobrze przygotowane, można tylko pozazdrościć, prawda? Szkoda, że w złym kierunku. A pierwsze użycie na froncie dywizji kościuszkowskiej to był Smoleńsk, no to nawet Berlin się już oburzył, powiem, przecież to idzie na zatracenie, no nigdy w życiu nie poprowadzę w walkach o miasto, bo wiadomo, no to puścili pod Lenino na Mireję, gdzie na skrzydłach Armia Czerwona sobie stała i patrzyła, jak się polski żołnierz wykrwawia. Ale proszę zwrócić uwagę, to był też taki wątek zapomniany, tam ponad 600 chyba zaginionych i dezerterów, którzy przeszli na stronę niemiecką. Na stronę niemiecką, jak najbardziej. Z
skrywane przez wiele lat, no między innymi również jedna z postaci związana z naszym tutaj regionem, czyli Adolf Wysocki. Później wojenny podoficer. Tak. Później speaker niemieckiej rozgłośni propagandowej. A piękny życiorys, który potem pod Rzymem miał to, co kolega właśnie mówi, propagandowo prowadził rozgłośnie. Później był sądzony przez polski sąd drugiego korpusu, no i akurat miałem możliwość przeglądania akt sądowych i był problem. Powinniśmy go skazać za współpracę z Niemcami. Ale jak go skażemy, to powiedzą, że prześladujemy ludzi, którzy przyszli ze wschodu od Berlinga. No i znaleźli takie wyjście połowiczne. Nie został generalnie skazany, przekazany do obozu przejściowego. I potem w latach, na początku lat 90. nagle nam się objawił ten pan jako wielki bohater w Argentynie. Takie to były meandry i są meandry, ale słyszałem takie powiedzenie, że nieważne, którą drogą żołnierz idzie do ojczyzny, bo ta droga jest zawsze właściwa. No tak, można tak stwierdzić, tym bardziej, że potem się płaci wielką cenę. Przykład tutaj Białostoczyzny będzie chyba najbardziej charakterystyczny. Myślę o ludziach, którzy nie wyszli z konspiracji, a później musieli walczyć ze swoimi kolegami z 18. Dywizji Piechoty pod dowództwem pięknego, przedwojennego, zasłużonego oficera Gustawa Paszkiewicza, oficera, który był trzykrotnym kawalerem poszczególnych orderów Virtuti Militari, a który się zachował. No, był zwierzchnikiem generała Emila Fildorfa. O którym żeśmy kiedyś rozmawiali tutaj w studio, a który się zachował, no niestety, w sposób nieprzyzwoity. A tylko i wyłącznie dlatego, jak niektórzy podejrzewają, że się z Andersem pokłócił w Londynie, bo się nie lubili, chociaż Paszkiewicz był chrzestnym dziecka Andersa przed wojną. Białostoczyzna nie miała szczęścia. I to nie tylko chodzi o to, o czym mówi pan profesor, czyli działania tutaj w naszym regionie, w końcowym okresie wojny, czy także po, ale... bo jednak na kresach tutaj trzeba dodać. I w 1939 roku, i w 1941 roku były spore walki. Sporo żołnierzy zostało, na przykład sowieckich, wziętych do niewoli. Mówi się o kotle białostockim. Kocioł Białostocki, tak. Tak. Także te działania wojenne tutaj miały wpływ. No i chyba najbardziej kresy i nasze województwo dotknięte zostało wojną przez ową kilkukrotną brankę. Tak, to prawda. Białostoczanie zostali i mieszkańcy okolic Białegostoku zostali zmobilizowani w roku 1944 już do Ludowego Wojska Polskiego. Brali udział w walkach między innymi na terenie Łużyc, gdzie ta dywizja mobilizowana tutaj wokół Białegostoku poniosła ogromne straty. 9. Dywizja Drezdeńska. 9. Tak? Drezdeńska Dywizja Piechoty i ci białostoczanie tam w dużej ilości leżą na cmentarzach poległych. To jest przede wszystkim Budziszyn i ten nieszczęsne dowodzenie generała Waszkiewicza z Białowieży, który się w ogóle nie nadawał do wojska. No i nie jest to żadną tajemnicą chyba w tej chwili, że został po prostu postrzelony przez własnych żołnierzy, a nie zginął bohatersko. Wprowadził w kocioł całą dywizję prawie na zatracenie. A pewnym paradoksem było to, że wśród żołnierzy tej dywizji było mnóstwo AK-owców zmobilizowanych do wojska, nie ujawniających się, trafiających do tego Ludowego Wojska Polskiego. Wielu zdążyło jeszcze to wojsko opuścić, dezerterować, ale też mnóstwo poległo właśnie w walkach na Łużycy. Ten rajs Bury to jest nic innego, tylko Dejlidy i pułk zapasowy, który stacjonował gdzieś, ile tam chyba z 45 żołnierzami, poszedł do lasu i zaczął działać w drugim kierunku. I mówię o tej kilkukrotnej brance w 40 roku, 41 i żołnierze też walczyli na różnych, wielu frontach. Część z nich aż skończyła w Mandżurii w lipcu, sierpniu. Poszli 1904, na Japończyków. Tak, w 45 roku. Ten rocznik mobilizowany w roku 1940 to w znacznym stopniu miał jeszcze szczęście, dlatego że część żołnierzy zdążyła opuścić Armię Czerwoną po odsłużeniu służby wojskowej. O prawdziwym pechu mogą mówić ci, którzy w Armii Czerwonej znajdowali się w chwili agresji niemieckiej, czyli 22 czerwca 1941 roku. Oni początkowo walczyli w jednostkach liniowych, a potem za sprawą pewnego niedowierzania żołnierzom narodowości Polski, czy też byłym obywatelom Rzeczypospolitej, zaczęto tych żołnierzy przesuwać do różnego rodzaju strojbatalionów i innych jednostek, które no, były umundurowanymi, acz
raczej katorżniczymi, w łopaty katorżniczymi jednostkami wykorzystywanymi do prac fortyfikacyjnych, do budowy dróg, często w głębi ZSRR, i wielu ludzi straciło tam zdrowie i życie. A poza tym ci ludzie mieli tam trudność, że ponieważ zostali wcieleni oficjalnie do zachodniej Białorusi, czy tam zachodniej Ukrainy, bo może musimy pamiętać o naszych Polakach również na Kresach południowo-wschodnich, oni nie mieli problem i trudność z dostaniem się potem przy odtworzeniu Armii Polskiej na wschodzie, tak umownie nazywamy tą armię Andersa, do przejścia, bo tutaj stawiano wtedy granice, no bo przecież są obywatelami Związku Sowieckiego. To samo, ten problem również mieli obywatele Rzeczypospolitej Narodowości Żydowskiej, których powiedzieli, że nie, bo to nie są Polacy i oni nie będą wstępować. Wiele takich przypadków i problemów przecież już z tym było. Tyle o losach Polaków w II wojnie światowej. Tajemnice naszych czasów. Cała druga wojna światowa. Przecież po zakończeniu rozpoczęła się praktycznie rzecz biorąc zimna wojna i liczby, którymi do tej pory posługiwano się, dane, którymi posługiwano się przez długie, długie lata, no są zawyżone albo są nie do końca prawdziwe. Jak to w liczbach? Jak te dane można by scharakteryzować współcześnie? Przy obecnym stanie wiedzy. Myślę, że to jest problem nie do rozwiązania jednak mimo wszystko, bo to na zasadzie kto liczy, tak? To jest tak jak problem z Sybirakami, którzy tłumaczą, że przecież wywieziono ich nie 326 tysięcy, tylko od 1,5 do 2 milionów. Tyle, że koleje sowieckie nie były w stanie wtedy przewieźć tyle transportów. I to jest problem podobnie nie do rozwiązania. Auschwitz, 6 milionów. 6 milionów, zeszliśmy na 1,2 milion obywateli polskich przecież, prawda? Ofiary II wojny światowej, 60 parę, 70 milionów. Znaczy nie ma wątpliwości, co przynajmniej przy tych wschodnich danych, te 20 milionów, które Związek Sowiecki stracił, 22 chyba tam nawet plus minus, to też. Ja tylko przypomnę Państwu, że w latach 80. wydano taką książkę, którą bardzo trudno jest znaleźć nawet w antykwariatach, o poległych żołnierzach Armii Radzieckiej na ziemiach polskich. Tam wyliczono gdzieś około 660 tysięcy. I to był szok nie dla nas, dla kraju naszego sąsiada wówczas. Jak to tyle zginęło? Tylko zapomniano o innych rzeczach, że w to wliczano dezerterów, tych, które jednostki NKWD idące za oddziałami liniowymi czyścili, jeńców byłych wojennych, których zagarnięto i rozstrzeliwano bez pardonu jednak. I nagle okazało się, że 600 tysięcy. Dzisiaj, do dzisiaj na przykład przecież Włosi mają problem ze swoją przeszłością. Jak w latach 60. okazała się ta praca Jacka Wilczura, jeżeli dobrze pamiętam, o Azurich, którzy nie wrócili do Italii, to się im otworzyły oczy, że jak to? Że oni zginęli gdzie? W obozach jenieckich? Zamordowani przez Niemców? Oni byli święcie przekonani z własnej społeczności. W domowych legendach, że oni zginęli na froncie wschodnim. Okazuje się, że były sojusznik, Niemcy ich rozbroili i zamordowali. Szacowanie strat w całości II wojny światowej napotyka na problemy nie dlatego, że powiedzmy pojawiają się jakieś nowe szacunki, nowe dane dotyczące czy to armii zachodnich, czy też samej III Rzeszy, tylko właśnie nie są precyzyjnie zliczone dane ze Związku Sowieckiego. Tutaj mamy do czynienia z ewolucją liczb podawanych. Od kilku milionów w okresie powojennym do tych 22 przyjmowanych najczęściej, czy 24 jako liczby oficjalne, aż po szacunki z lat 90. mówiące nawet o 40 milionach. W latach 90. publikacje źródłowe takim demokratyzującym się w owym czasie państwie sowieckim, gdzie był większy dostęp do archiwów, te liczby stamtąd pochodzące, te dane, mówiły o 11 milionach poległych żołnierzy na froncie. I do tego około 3 milionach żołnierzy, którzy zmarli w niemieckich obozach. I te dane podlegały kilkukrotnie później weryfikacji, ale myślę, że ta liczba 22-24 milionów może być mocno
zaniżona. Po prostu w ZSRR, w państwach dawnego Związku Sowieckiego, nikt nie doliczył się, ile osób straciło życie. I tutaj trzeba brać pod uwagę nie tylko okupację III Rzeszy, działania wojenne, okupację III Rzeszy, czy też państw sojuszniczych, bo Rumunii, czy też Węgier, tudzież Finlandii, ale także represje ze strony własnych sowieckich władz. I są to dzisiaj w tej zawierusze wojennej, powiedzmy, dane nie do oszacowania. Historycy zazwyczaj ostrożnie przyjmują, iż wszelkie dane oficjalnie podawane są zaniżone. Acz jak bardzo, nikt nie jest w stanie tego oszacować. Ja sądzę, że 30 milionów to może być jak najbardziej adekwatne. To ogromne ofiary, biorąc pod uwagę liczbę żołnierzy po stronie niemieckiej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, czy brytyjskich, czy amerykańskich. To jest proste do wytłumaczenia, to jest kwestia doktryny wojennej, która była prowadzona. Przykład Kołobrzegu, gdzie polskie straty były olbrzymie, jest chyba najbardziej adekwatny. Po prostu to była sowiecka szkoła strategii. Weszła rozwiedka do miasta, nadała meldunek, że Kolberg wzięty czy zdobyty. Przestała ta grupa w tym momencie istnieć, ale już informacja do Moskwy poszła. I w związku z powyższym rzucono batalion, pułk, dywizję i ponad 18 tysięcy ludzi zupełnie bez sensu poszło. Kolokwialnie mówiąc, poszło do piachu. W Związku Sowieckim nie liczono się z człowiekiem. A czy pójdzie brygada, czy pójdzie dywizja? Nie ma znaczenia. Czy ofiary będą liczone w setki, czy w tysiące? Ważny był cel. Człowiek to nasz cel, cel paltek. Ja tu się zgodzę z panem profesorem. Doktryna, sposób prowadzenia działań wojennych, niski poziom wyszkolenia żołnierzy, którzy ponosili ogromne straty. Oprócz tego nieliczenie się nie tylko z wojskiem, ale również z ludnością cywilną. Trzeba pamiętać o tym, że ten wielki propagandowy sukces, jakim dla Moskwy jest skuteczna obrona Leningradu, ta 900-dniowa skuteczna obrona Leningradu, kosztowała 1,5 miliona ludzi. I zimą z roku 1941 na rok 1942 i głód, i ogromne straty wśród tej ludności cywilnej, która pozostała w mieście. W państwie demokratycznym taka obrona nie miałaby racji bytu. Byłaby niemożliwa do zorganizowania. Chociaż nawet trzeba pamiętać o tym, że nawet w Armii Czerwonej dochodziło do różnego rodzaju sytuacji nieprzewidzianych właśnie w związku ze stratami. Głównym motywem poddania się do niewoli Andrzeja Własowa, bohatera obrony Moskwy, później twórcy rosyjskiej armii wyzwoleńczej, która no, w samym końcowym okresie wojny już nieco w sposób fikcyjny, ale jakby spełniła taką jakby zwierzchnią władzę nad ochotnikami walczącymi po stronie niemieckiej. Głównym motywem poddania się do niewoli było wytracenie w koszmarnych, bezsensownych walkach całej drugiej armii uderzeniowej, którą dowodził na froncie wołchowskim. To nie jeden Własow, to jest grupa kilku generałów, wyższych oficerów sztabowych, która współpracowała z nim. To są ludzie, którzy widzieli bezsens wyniszczenia i przelewu krwi. Armii. Trafili do niewoli i w tym momencie oni przestali być kimś. No przecież oficjalnie partyzantka, która była po 1941 roku, czyli te wszystkie oddziały, które gdzieś tam jeszcze nie rozbite, pochowały się do 1942 roku, zgodnie z rozkazem Stalina, nie było żadnej partyzantki. To byli dezerterzy. Dopiero potem usankcjonowano to prawnie. A partyzantka to jest jakby kolejna dziedzina, powiedzmy, związana z tymi ogromnymi stratami Związku Sowieckiego. To ogromne straty ludności cywilnej na terenach opanowanych przez, powiedzmy, te ogromne zgrupowania partyzanckie. To ogromne straty ludności cywilnej to nie jest tylko działalność okupacyjnych oddziałów niemieckich, które politykę prowadziły tam wyjątkowo krwawą. To absolutnie nie podlega żadnej dyskusji. Ale trzeba pamiętać również o tym, że i sowieckie oddziały partyzanckie wymuszały posłuszeństwo ludności cywilnej również represjami, również masowymi często mordami, do tego stopnia, że w samej Moskwie ukuto pojęcie partyzańszczyzny, partyzanszczyna, jako taki negatywny obraz brutalnej wojny partyzanckiej prowadzonej przez lokalnych wataszków, którzy no, z grubsza tylko uznawali zwierzchnią władzę Moskwy. Także gwałty, rabunki to były na porządku dziennym i to była coś, co u nas potem w latach 40. nazywało się już bandytką, prawda, w oficjalnej propagandzie socjalistycznej. A ta bandytka to była po prostu sowiecka partyzantka. A o tym jeszcze może jakiś taki przykład pokazujący skalę problemu na froncie wschodnim. W Armii Czerwonej, najbardziej niezdyscyplinowanej i trudnej do opanowania armii świata, bardzo sprawnie i skutecznie działał system sądów wojskowych, które to sądy wojskowe w ciągu okresu pomiędzy
latem roku 1941, a jesienią roku 1945 skazały w większości przypadków na podstawie artykułu 28 Kodeksu Karnego ZSRR 700 tysięcy żołnierzy na karę śmierci. Z czego 400 tysiącom z tych żołnierzy kary odroczono do zakończenia działań wojennych z możliwością zmycia winy krwią, kierując ich do jednostek karnych. I te sztrafbataliony, sztrafroty, czyli jednostki, bataliony karne i kompanie karne, przemieliły, mówiąc już tak bardzo brutalnie, te 400 tysięcy żołnierzy przy ogromnych, często sięgających 90% stratach osobowych. I trzeba pamiętać o tym, że ta próba utrzymania w ryzach tej najbardziej niezdyscyplinowanej armii świata kosztowała 700 tysięcy istnień ludzkich. No, powiedzmy 650 tysięcy, zważywszy tam kilkadziesiąt tysięcy sztrafników przeżyło. Tajemnice naszych czasów. Gdybyśmy spojrzeli na II wojnę światową właśnie z punktu widzenia ofiar, czy one musiały być tak duże, czy straty, które wyniknęły materialne, bo przecież II wojna światowa spowodowała ogromne straty materialne, nie do wyobrażenia, no i poza tym ogromne również przesunięcia ludzi z jednych terytoriów w drugie. Praktycznie rzecz biorąc, II wojna przeorała Europę wzdłuż i wszerz. No to jest to faktem. Trzeba wziąć pod uwagę, że system wojny totalnej wprowadziły nazistowskie Niemcy, co nie uniega wątpliwości, prawda? Strefa otwarcia na wschód przestrzeni życiowej była dla nich, dla tego 60-milionowego narodu, rzeczą jak najbardziej ważką i istotną. I myślę, że tutaj trudno powiedzieć, czy te ofiary były większe czy mniejsze. Zawsze mogły być większe. Tylko zwrócę uwagę Państwu na przykład, jak zakończono wojnę tak naprawdę na świecie. Uderzeniami bomb atomowych, bo inaczej ta wojna przez Amerykanów na froncie azjatyckim nie byłaby do wygrania. Iwo Jima czy inne przykłady pokazały, że żołnierz japoński będzie walczył do końca i nie ma możliwości. Forma zastraszenia społeczności przy dużych stratach wówczas na broń atomowa była no, czymś okrutnym, prawda, niewyobrażalnym. To zakończyło wojnę, ale jednocześnie wcześniej właśnie to porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim przede wszystkim doprowadziło do zakończenia wojny, zwycięstwa Armii Czerwonej w Azji, rozbicia Armii Kwantuńskiej i przeniosło tą oś, prawda, dokończenie wojny na Amerykanów, którzy skończyli z tym małym, słodkim chłopaczkiem, jak nazywana była ta pierwsza bomba atomowa rzucona. I Japonia by się nigdy nie poddała. No to jest kwestia pewnej mentalności, to się wywodzi jeszcze z kodeksu Bushido, prawda, tej rycerskości pewnej, która no, tkwi w Japończykach do dnia dzisiejszego. Ale ten fakt użycia broni jądrowej w końcowym okresie wojny powoduje bardzo niebezpieczne zjawisko, znaczy pewną relatywizację strat. To znaczy w momencie, w którym słyszymy, wiemy o tym, że za jednym uderzeniem bomby zmieciono 100-tysięczne miasto, zabijając około 80 tysięcy osób w większości z ludności cywilnej, to nam się to po prostu nie mieści w głowie. Ale pamiętamy Coventry, prawda, zbombardowanie, chociaż wiadomo było o tym, że to jak będzie. Najbardziej. Tylko, potem że zapominamy o tym, tak, panie profesorze, Drezno. Że Drezno. Nie tylko Drezno, że wcześniej, przed Hiroshimą, przed Nagasaki, były masowe naloty samolotów B-29 na Tokio, w których też ginęło po 50-60 tysięcy osób. Więc to nie chodzi tylko, powiedzmy, o takie przerzucanie się, prawda, że Japończykom zgotowano Hiroshima, Nagasaki, niemieckim miastom też zgotowano piekło, bo w gruncie rzeczy w końcowym okresie wojny żadne z niemieckich miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców już nie stało, tylko leżało w gruzach. A Warszawę wysadzano ulicami po kolei. Możemy oczywiście mówić tak, że to jest odpowiedź za Coventry, za Warszawę, za Rotterdam, ale także ci sami Japończycy ponosili wcześniej straty od nalotów Drezno, to jest liczba ofiar porównywalna do uderzenia broni jądrowej. W przypadku tej bitwy o Hamburg, czyli wielkiej operacji lotniczej Gomorra, też można mówić łącznie o kilkudziesięciu tysiącach strat cywilnych. Więc należy zadać sobie pytanie, czym różni się w takim razie wykonanie nalotu strefowego, dywanowego, tak jak się mówi to zazwyczaj w języku powszechnym, na powiedzmy milionowe miasto od uderzenia broni nuklearnej. W gruncie rzeczy różnica jest tylko taka, że tutaj
uzyskano ten efekt przy pomocy jednej bomby. Za to ja się zgodzę z panem profesorem, że broń jądrowa okazała się w pewnym sensie... Bronią psychologiczną. Bronią psychologiczną i w gruncie rzeczy, może to się wydać bardzo zaskakujące, ale Japończycy na tym nie zyskali, ale oszczędzili sobie bardzo wiele strat. Amerykanie szacowali po doświadczeniach Iwo Jimy i wcześniejszych tych walk o Saipan, Tinian, Peleliu, prawda, czy Nankin, szacowali, że walki o wyspy japońskie potrwają od 1,5 roku do 2 lat. Pochłoną życie 500-600 tysięcy amerykańskich żołnierzy. I ci żołnierze będą musieli zabić 2-3 milionów cywilów, bo będzie walczyć przeciwko nim każda kobieta i dziecko przy pomocy dosłownie zaostrzonych pędów bambusowych. Broni własnego domu. Tak, jak najbardziej. I zresztą ten efekt, ten psychologiczny, o którym pan doktor wspomniał, był tak decydujący, że przecież nawet w wojnie koreańskiej też obawiano się, że strona wschodnia, komunistyczna użyje bomby atomowej, bo już wiadomo było, że Związek Sowiecki ją posiadał. Kwestia, czy to będzie jego uderzenie, czy użyczy to Chińczykom. Ale ten efekt psychologiczny sprawił, że no, na szczęście do dzisiaj tegoż nie użyto. Za to w drugą stronę nie działał tak skutecznie. MacArthur domagał się 300 bomb. On chciał zrzucić. Tak, 300 bomb na pogranicze chińskie, mówiąc, że ten milion chińskich ochotników zmieści swoje śniedzienie. Kolejne działania. Wściekło Stanów Zjednoczonych. Odchodzimy od tematu wojny. Panowie, to już kolejna wojna, co prawda mała, ale jednak też miała liczne ofiary. Dziękuję bardzo. Myślę, że do tych kwestii będziemy jeszcze powracali, właśnie ze względu na otwierane archiwa i możliwość dostępu do kolejnych dokumentów, które pozwolą nam wyjaśniać, znajdować odpowiedzi chociażby na pytanie, dlaczego powstał obwód kaliningradzki. To pozostaniemy z tym pytaniem na razie bez odpowiedzi. Naszymi gośćmi byli profesor Krzysztof Filipow, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku i dr Tomasz Wesołowski, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Tajemnice naszych czasów.